Proszę bardzo. Zagapiłam się, przepraszam. No to troszeczkę jest nie wiem, jak to formalnie zostało zamknięte pani radca. Czy może mogę udzielić głosu pani radnej? Można, tak proszę. Dziękuję. Panie kierownik, chcielibyśmy zapytać panią, kto się zajmuje organizacją pracy w ZOK-u? Dzień dobry, witam państwa. Organizacją pracy w ZOK-u zajmuje się dyrektor. Dodam, że na komisji finansowej tutaj pan przewodniczący mówi o tym, że zwróciliśmy się z prośbą do przewodniczącego komisji finansowej o to, żeby posiedzenie komisji finansowej odbyło się w ZUK-u, żeby tak jakby na miejscu sprawdzić no, funkcjonowanie tej jednostki. Pan przewodniczący nie zorganizował tego spotkania na miejscu w ZUK-u. Uzasadnialiśmy tę swoją prośbę to, że w podobnej sytuacji byliśmy na miejscu w PEC-u, w MOPS-ie, w ZWIK-u i w ten sposób najbliżej poznajemy jednostkę i mamy najlepszą ocenę tego funkcjonowania tego obiektu. No jednak to posiedzenie komisji nie odbyło się w ZUK-u, odbyło się w urzędzie. Pozwoliliśmy sobie w tym samym dniu komisji w środę, ja i radny Rzechowski, podjechać do ZUK-u na Moskową, żeby no, rzucić okiem, jak się ta jednostka wygląda. I chcielibyśmy państwu zaprezentować kilka zdjęć, ponieważ ta informacja, że we wrześniu bądź w październiku pójdziemy do tego ZUK-u, daje nam taką pewną obawę, że może to być za późno na naszą ocenę i ogląd tego problemu. Bo funkcjonowanie ZUK-u oprócz takiej sfery finansowej od lat tutaj budzi szereg wątpliwości i niepokojąca jest ta sytuacja finansowa, no to do tego wszystkiego jeszcze dochodzi sfera warunków pracy pracowników, którzy tam pracują. I będąc na miejscu stwierdziliśmy to i chcielibyśmy zaapelować, poprosić, żeby nie czekać może do tego, jak te gotowe warianty będą nam zaprezentowane, tylko brać pod uwagę to, co za chwilę państwo obejrzycie, bo ja kojarzę, że w tamtym roku, jak pan dyrektor Wiesław Oleksiewicz i pani, też był ten temat podnoszony, że jest problem i coś, będzie jakiś taki program naprawczy uruchomiony. To, co myśmy wczoraj zauważyli w ZUK-u, to no to tam nie było chyba żadnego programu uruchomionego, ponieważ ta sytuacja, jak się prezentuje ten ZUK, jest dramatyczna. I no taką mamy prośbę, żeby obejrzeć ten materiał i porozmawiać, czy można by było zaradzić takie, bo tutaj słyszeliśmy na komisji finansowej, że jest plan restrukturyzacji tego obiektu, tej jednostki. Chcielibyśmy poprosić, tutaj mam pytanie do pani burmistrz, bo pani burmistrz mówiła o tym, że rozmawia w temacie połączenia tego ZUK-u z przedsiębiorcami. Moglibyśmy tutaj poznać właśnie odpowiedź, z kim te rozmowy są prowadzone, bo tak na komisji finansowej usłyszeliśmy. To może taki subiektywny odbiór. Ja powiedziałam, że będą konsultacje dotyczące zmiany systemu w aspekcie zmiany przepisów prawa, tak, które mówią, że przetarg na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych nie jest konieczny, można tutaj z wolnej ręki takie zlecenie dać własnej spółce. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości zamieszkałe, które no w większości dotyczą przedsiębiorców,
tu, niezamieszkałe, przepraszam, które dotyczą przedsiębiorców, będziemy prowadzili także rozmowy i w tym tutaj wskazałam Izbę Gospodarczą Przedsiębiorców i że takie spotkanie we wrześniu, już uwzględniając wcześniej ten, że sezon urlopowy jest, a wrzesień już jest takim czasem, kiedy wracamy już z urlopów, takie spotkanie będzie zorganizowane i to była taka moja odpowiedź. Ja chciałbym tutaj dodać, że podczas posiedzenia Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości podjęliśmy taką decyzję w czerwcu, że w miesiącu sierpniu będziemy w Zakładzie Usług Komunalnych, będzie komisja i będziemy za tym optowali. Natomiast jeżeli otrzymaliśmy informację, że pan dyrektor jest na urlopie, w związku z tym ta wizyta w ZUK-u została przesunięta, ponieważ chyba jest logiczne, że pozwolenie na wejście, na nagrywanie i na filmowanie to powinien udzielić dyrektor tego zakładu, a nie kto inny. Bo nie, nawet jeżeli jesteśmy radnymi, to powinniśmy uzyskać zgodę chyba osoby zarządzającej, a nie wejść do jakiegoś zakładu i robić zdjęcia i nagrywać. Uważam, że to nie jest w porządku. Że dyrektor nic nie wie na temat ekipy, która wchodzi, robi zdjęcia i nagrywa. A tym bardziej, że nie wiem, co zawiera ten materiał, jeżeli są tam osoby, które pracują, że te osoby akurat wyraziły zgodę na to, żeby publikować ich wizerunek na sesji. Nie jestem do tego przekonany. Czy macie Państwo zgodę osób, które są na zdjęciach? Jeżeli są, bo ja nie wiem, co tam jest. Właśnie. Pan nie wie, więc po prostu... Natomiast zgodę na wejście do zakładu to chyba powinien udzielić pan dyrektor ZUK-u. Szanowna Rado, weszliśmy do jednostki gminnej, zapytaliśmy się o pana dyrektora, usłyszeliśmy, że pan dyrektor jest na urlopie, więc zapytaliśmy się, czy możemy jako radni przejść się po obiekcie i zobaczyć warunki i zakład. Nikt nie miał nic przeciwko temu, ponieważ chyba radny, tak jak pan radny Waszek Gulewicz był w przedszkolu numer 2 i oglądał kuchnię i można było. Oglądaliśmy PES, MOPS, ZWIK, więc po prostu przeszliśmy się po obiekcie. Dochodziły do nas od długiego czasu te niepokojące informacje, sprawdziliśmy to po prostu na gruncie. I czy to jest coś w tym złego, że radny chce i interesuje się i chciałby obejrzeć jednostkę gminną, która wygląda w katastrofalnym, jest w katastrofalnym stanie i słyszymy tutaj po prostu o takiej możliwości połączenia tego z WIK-iem, gdzie byliśmy w ZWIK-u 2 miesiące temu czy 3 miesiące temu i tam widzieliśmy nie najlepsze po prostu kondycje tej jednostki. Ja się tylko tutaj odniosę, że w każdej sytuacji, w jakiej byliśmy, gdzie byliśmy w jakimkolwiek zakładzie pracy czy w szkole, to zawsze był dyrektor tej jednostki, bo on decyduje o tym, prawda? I tak samo uważam, że tutaj też powinno to się odbyć. Dlatego też to spotkanie z sierpnia zaproponowaliśmy na przełożenie na następny termin, czyli najprawdopodobniej we wrześniu. A ja mam pytanie, jeżeli pan dyrektor ZUK-u wie, że na sesji w sierpniu będzie omawiana sytuacja jego prowadzonej przez niego firmy, to urlop w tym terminie nie jest tutaj taką sytuacją, że ja pewnie bym urlopu nie dostała, jakbym miała robić na sesji sprawozdanie z pracy. I dlatego tutaj też tak byliśmy wręcz zaskoczeni, bo my po prostu byliśmy przekonani, że w środę spotkamy się z panem dyrektorem. I poszliśmy w środę, bo jeżeli w środę jest komisja, na której ma być omawiana ten temat, byliśmy przekonani, że pana dyrektora tam zastaniemy. Po prostu pochodziliśmy, zrobiliśmy zdjęcia, co jest też potwierdzeniem tego, że z tą segregacją tych odpadów w mieście też nie jest najlepiej, co też będzie to widoczne. No i chcielibyśmy się z Państwem podzielić tym, co żeśmy
zaobserwowali, a być może wszyscy razem pójdziemy we wrześniu i zobaczymy tu jeszcze raz. Mam nadzieję, że może w lepszym obrazie, bo przez ten czas może coś się poprawi. Wcześniej pan Szykulewicz, proszę bardzo, proszę bardzo. Ja chciałbym się odnieść do paru kwestii. Kwestia pierwsza, wytłumaczyłem, mam nadzieję, że w sposób jasny, logiczny na posiedzeniu komisji, z czego wynikał fakt, że te posiedzenie zostały zorganizowane w ZUK-u. Przypomnę, że to ja wprowadziłem w tej kadencji jako przewodniczący tą kwestię, że wizytujemy, tak to nazwę, wizytujemy różne zakłady podlegające gminie i cieszę się bardzo, że Państwa opinia jest taka sama jak moja. Kwestia druga, trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że do mojej szkoły, w której ja pracuję w tym sensie, przyjeżdża nawet radny powiatowy i ja bez zgody swojego dyrektora, pod jego nieobecność, oprowadzam go po szkole. Takie sytuacje u nas wielokrotnie miały miejsce w obecności pani dyrektor lub pana dyrektora. I według mnie jest to co najmniej kuriozum, że taka sytuacja miała miejsce. Proszę mi wybaczyć, kiedyś państwo też to nie zostało do końca wyjaśnione, występowaliście jako komisja rewizyjna, a pan przewodniczący o tym nic nie wiedział. To jest kolejny przykład, ja jak najbardziej popieram to, że... Gdzie występowaliśmy, panie przewodniczący? Chyba pan jakoś opinię, ja to gdzieś w protokole widziałem, tak mi się wydaje właśnie. W tej chwili tak tylko z pamięci. Jest to kolejna sytuacja, co najmniej kuriozalna, bo ja jak najbardziej jestem za tym, żeby to obejrzeć, ale proszę Państwa, no z całym szacunkiem mamy teraz dyskutować pod nieobecność pana dyrektora. Ja uważam, że dajmy szansę mu się wypowiedzieć na bieżąco, by mógł komentować pewne rzeczy i wtedy jest taka rozmowa jak najbardziej merytoryczna. Troszeczkę mi to przypomina sytuację z sesji czerwcowej, kiedy zostały tutaj rzucone różne nazwijmy to nawet oskarżenia i człowiek, który to zrobił, uciekł z sesji, ponieważ stwierdził, że nie jest w stanie emocjonalnie ten temat rozmawiać. Dajmy szansę w obecności pana dyrektora, aby ta dyskusja miała miejsce tutaj na sesji. Kwestia następna, proszę Państwa. Tak, ja znam sytuację ZUK-u, niejednokrotnie tam bywam, jest bardzo trudna. Ten zakład został tworzony od podstaw w roku 2014. Zaniedbania dotyczące tych budynków, to nie jest kwestia tej kadencji, to jest wiele lat braku inwestycji i braku środków, aby to wszystko poprawić. Dlatego też jeszcze raz proponuję, aby w sposób spokojny, merytoryczny w obecności pana dyrektora odbyć tą dyskusję na kolejnej sesji czy na kolejnej komisji, ponieważ bez jego obecności ta dyskusja nie będzie na pewno wyglądała tak jak trzeba. Dajmy szansę odpowiadać na pewne zarzuty osobie, do której te zarzuty będą kierowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Proszę bardzo, panie. Ja chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, że tematem komisji sesji to nie był zakład de facto ZUK, tylko system gospodarki odpadami. To nie sam ZUK był tematem tej rozmowy, tylko cały system. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o system, to o systemie decyduje burmistrz, prezes. Prezesa nie ma, jeżeli widzieliście, że prezesa nie będzie. Dlaczego to wrzucacie taki temat? To jest po prostu niegodne, no. To jest po prostu niegodne. Pani Kryszczowik, z całym szacunkiem dla pani, pani w niuansach nie jest, nie w szczegóły niuansu nie jest wprowadzona dokładnie. Pani kierownik urzęduje w urzędzie. Czy pani kierownik jest zorientowana tak na tip-top, jakie tam są warunki, w jakich warunkach pracuje, czy są przestrzegane przepisy BHP-owskie? Przecież tam jest tragedia. Przecież tam nie życzę nikomu i wierzę, że takie coś się nie wydarzy. Jeżeli śmieciarka podjeżdża, podnosi ten odwłok i wchodzą tam pracownicy z łopatami, a maszyna i człowiek jest zawodna, niech tam pęknie przewód olejowy. Ten człowiek będzie przecięty na pół. Takich rzeczy nie można tolerować. Tutaj jest potrzebny pan prezes, a nie
do relacji, no do przeczytania tej broszurki Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. No. Ja nie obrażam, ja mówię z całym szacunkiem dla pani kierownik. Tylko pani kierownik nie zna niuansów prowadzenia tej firmy i dlatego domagam się, że nie powinniśmy dzisiaj prowadzić dyskusji na ten temat bez pana prezesa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to. Ja się cieszę z tego, żeście państwo nagrywali tą komisję, bo tam przynajmniej wyjdzie, czymśmy się zajmowali, bo pan widocznie tej pory nie zrozumiał być może, o co chodziło w tym wszystkim. Tam było dokładnie wyjaśnione, czego jest ten podział. Ja nic nie rozumiem. Jest ten podział, panu nie przerywałem. Jeżeli chodzi o pana przewodniczącego. Ja nie przerywałem, tak ja wiem, że pan wszystko wie, ale pan wysłuchał właściwie do końca. Nie wszystko, ale to nie. Było dokładnie powiedziane, dlaczego jest ten podział, dlaczego chcemy państwa zapoznać z pewnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi też, które się w tej chwili stały. Od 28 lipca ustawa o zamówieniu publicznym weszła i jakie są z tego konsekwencje i że jest przygotowany prawie pewne rozwiązania, które trzeba będzie w miesiącu wrześniu, październiku podjąć. I stąd też nasza taka propozycja, żebyście państwo wcześniej wiedzieli, co się szykuje, jakie są realia, żebyście państwo wiedzieli, co można ewentualnie zrobić. Oczywiście jest to wszystko przygotowane przez pracowników podległych pani burmistrz i będzie państwu to przedstawione i stąd tylko to wynikało. Również apeluję o to. Tutaj pani mówi, że nie było pracowników i tak dalej. Ja też to mówiłem tu panu Przemkowi na temat tego na sesji rady. To tylko tak zrobicie państwo co chcecie, ale ja tylko apeluję, ponieważ przewodniczący powinien zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Tak samo zwróciłem uwagę panu Rzekowskiemu odnośnie podawania nazwy firmy, że nie płaci podatków i tak dalej. Tego nie można robić i to zwracam od tego na to uwagę. Również jest wyrok sądu, są publikacje na temat udostępniania wizerunku osób trzecich. I to stąd też pytanie być może pana Piotra Pokośnika o to, czy w tym filmie są osoby, które pracowały przy tych urządzeniach i czy wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku. Bo to też są sprawy sądowe, które są konsekwencje. I to tylko tyle. I bym apelował, żebyśmy wrócili do tego meritum sprawy, to znaczy mówienie w sytuacji funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście gminie Łuk. Żebyśmy do porządku obrad wrócili. Jeszcze się pan burmistrz parę słów dodać. Proszę. Proszę państwa, ja zdecydowanie zgadzam się z propozycją pana radnego Rzekowskiego, żebyśmy dzisiaj nie omawiali kwestii dotyczących ZUK-u, ponieważ nie ma dyrektora ZUK-u, a tematem dzisiejszego punktu na sesji jest to mówienie całego systemu gospodarki odpadami, a nie sytuacji w ZUK-u, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. My nie mamy takiej sytuacji, jak jest na przykład sprawozdanie, które co roku robi ZWIK bądź też PEC, tam są wtedy prezesi, prezentują sytuację firmy. My nie mówimy dzisiaj o ZUK-u, tylko mówimy o systemie gospodarki odpadami. I w tym kontekście osobą w pełni kompetentną, bo nadzorującą ten system jest pani kierownik. I dzisiaj do rozstrzygania tych kwestii obecność pana dyrektora nie jest nam niezbędna, bo my nie rozmawiamy o ZUK-u. O ZUK-u, tak jak już wielokrotnie to było stwierdzane, zarówno przez panią burmistrz, przez panów przewodniczących, będziemy rozmawiali w najbliższych miesiącach, najpóźniej w październiku. Bo wtedy będziemy przedstawiali koncepcję modernizacji całego systemu, którego elementem jest ZUK i to tym podstawowym elementem. Wtedy na pewno będziemy też roztrząsali kwestię bardzo taką szczegółową dotyczącą ZUK-u. Natomiast ja chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te zdjęcia, które państwo prezentujecie, myślę, że większości z nas, zarówno z urzędu, jak i państwu radnych, są znane. My żeśmy na ten temat rozmawiali już przy okazji takich tematów chociażby, które się pojawiały na wcześniejszych sesjach. Na temat były rozmowy na temat ubrań, w których pracują pracownicy, tak? Była kwestia na przykład warunków pracy zimą. I to nie są rzeczy, które nam na przykład byłyby obce czy też nieznane. My mamy świadomość, jaka jest sytuacja techniczna, jaka tam jest infrastruktura, w jakich warunkach ludzie tam pracują. Tylko, tak jak to zaznaczył pan przewodniczący, to są naleciałości wielu poprzednich lat. I tak długo, jak my nie zmodernizujemy całości systemu, tak długo nie będziemy w stanie tego wszystkiego sfinansować i zrobić. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w ciągu ostatniego roku udaje nam się ten system bilansować. Na połowę 2016 system, mówiąc kolokwialnie, zeruje się i jest duża szansa, że on będzie wyzerowany może tam z jakąś niewielką stratą, tak, a na pewno nie będą to straty takich rzędu jak te 400 tysięcy, które dokładaliśmy w latach poprzednich, roku 2014. Już widać, że te zmiany, jak gdyby, które są wprowadzane, to są zmiany bardzo proste. One jak gdyby nie dotyczyły ani jakiejś wielkiej modernizacji, ani reorganizacji tego systemu, tak, ani zmian kadrowych, pracowniczych, tylko to są proste zmiany, które zapewniają bardziej sprawne i bilansujące się funkcjonowanie tego systemu. I
gdyby dążenie do tego zbilansowania jest rzeczą podstawową, bo w momencie, kiedy my ten system zbilansujemy, to następnym krokiem będzie takie działanie, żeby ten system zaczął przynosić jakieś dochody. I w momencie, jak będziemy mieli dochody, to dochody pochodzące z tego systemu pozwolą nam na modernizowanie tego systemu. Na dzień dzisiejszy jedynym sposobem na finansowanie tego są środki, mówiąc szczerze, własne. Czyli ponieważ budżet gminy jest już napięty pod kątem inwestycji, które my zaczynamy realizować i będziemy w najbliższych latach realizować, z budżetu gminy tego typu przedsięwzięcia, jak modernizacja całości ZUK-u, my nie zrobimy, bo to jest niewykonalne. Możemy robić to małymi krokami po jak gdyby osiągnięciu przychodu tego systemu. Natomiast jeżeli byśmy nawet chcieli sięgać po jakiekolwiek środki zewnętrzne, mówiąc to na przykład o środkach unijnych, to na dzień dzisiejszy do takiego obszaru jak nasz, w którym nie ma spalarni śmieci, tylko są normalne tak zwane RIP-owki, my tych środków nie uzyskamy. Dla nas te środki dostępne są tylko w ramach RPO, a w ramach RPO nie zostało to jeszcze dookreślone, bo nie ma wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dopiero ten plan wskaże inwestycje, które mogą być dofinansowane i te inwestycje będą objęte dofinansowaniem unijnym RPO. My do projektu tego planu gospodarki odpadami zgłaszaliśmy nasze potrzeby inwestycyjne pod kątem ZUK-u i pod kątem systemu. Zgłaszaliśmy też to do takiego przygotowanego przez Biuro Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego też potrzeby inwestycyjne pod kątem właśnie poszukiwania środków finansowych na możliwość realizacji tego typu inwestycji. I proszę mi wierzyć, że to jest inwestycja rzędu 5-6 milionów złotych, z czego większość są to inwestycje dotyczące kubatury, nazwijmy to socjalno-administracyjnej, której tak naprawdę z projektów żadnych nie da się sfinansować. Więc tu musimy szukać finansowania systemu, bo gminy jako budżet nie stać na takie ogromne inwestycje. Dlatego myślę, że podstawą jest właśnie to, o czym rozmawiamy. Rozmowa na październikowej sesji o całościowej, kompleksowej modernizacji tego systemu. Tylko wtedy jest szansa, żebyśmy z tego w jakiś sposób mogli wyjść, bo inaczej będziemy dreptać w miejscu i jak gdyby pokazywanie tej sytuacji w ZUK-u no, niczego tutaj nie usprawni, bo naprawdę my zdajemy sobie sprawę z tego, że tam jest źle i że to wymaga daleko idących zmian, ale są to zmiany, które będą dopiero realizowane w następnych latach. To z różnych względów, między innymi finansowych, jak i jak gdyby system, chociażby zmiany przepisów. Musieliśmy też czekać na zmianę ustawy o gospodarce odpadami, żeby móc cokolwiek zmienić. Dlatego bardzo proszę o taką no, cierpliwość, taki wstrzemięźliwość z tymi wypowiedziami, bo to naprawdę do niczego nie prowadzi. Dziękuję bardzo. Tam wcześniej pani chciała Ekiet może pozwolić, proszę bardzo. To ja chciałabym jakby dopowiedzieć, żeby może właśnie też już zakończyć tę dyskusję, ale też tak, w ramowym planie pracy Rady Miejskiej mieliśmy zaplanowane na sierpień właśnie dwa punkty, w tym jeden to było funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, a drugi funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna z ZUK-ŁAP-y. I teraz właśnie, żeby uniknąć na przyszłość takiej sytuacji, to już na Komisji Finansowo-Gospodarczej, czy Pan Przewodniczący nie mógł powiedzieć właśnie w taki jasny sposób, tak? Proszę Państwa, w tej chwili omawiamy sytuację, funkcjonowanie tylko samego systemu, natomiast sytuację ekonomiczną ZUK-u i komisję ewentualnie zrobimy na miejscu w innym terminie. Ja dopiero, ale nie, tak Pan nie powiedział tego wprost. Owszem, powiedział Pan, że obejrzymy, zrobimy spotkanie komisji w ZUK-u, natomiast jakby nie było to jednoznaczne, że tym tematem zajmiemy się również na sesji, tak? I myślę, że gdyby jakby to jasno było przekazane, nawet nam niekoniecznie mówiąc, tak, że nie mogliśmy tego zrobić, bo Pana Dyrektora nie było, bo jest na urlopie, tak? Nie wiemy, czy ten urlop był zaplanowany, czy niezaplanowany i to nie jest istotne, tylko jakby jasno przekazanie, że w tej chwili jakby realizujemy jeden punkt, a drugi będzie przeniesiony w późniejszym terminie, no to myślę, że jakby Państwo by nie zaczynali tej dyskusji, bo w tej chwili to wytworzyła się taka sytuacja, że jakby oni są posądzani o to, że szukają tutaj sensacji. Gdyby wiedzieli, że nie wezmą na wstrzymanie, bo nie chodzi o to tylko, żeby pokazać, że tam są złe warunki, bo jeśli nawet w tym czasie Pan Dyrektor uczyniłby coś, co by poprawiło warunki pracy tych ludzi, no to tylko o to nam wszystkim by chodziło, tak? Nie chodziłoby o to, żebyśmy zobaczyli jakieś zagrzybione ściany, czy tam złe warunki pracy. Państwo zabiegają też również o to, żeby te warunki były pracy lepsze, ale tak jak Pan Burmistrz powiedział, nie dokona się tego jakąś czarodziejską różdżką ani niczym, bo potrzebne są na to czas, środki, ale wystarczy jakby taka droga komunikacji,
które moim zdaniem zabrakło, a właśnie jasne określenie sytuacji. Dziękuję. Ja tylko się cieszę z tego, że zostało to nagrane, mam nadzieję, przez Państwa i tam sobie macie czas pewnie wysłuchać, co powiedział Pan Przewodniczący na komisji, bo nie był informowany o tych sprawach. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, no wydaje mi się, że dość też na komisji mówiliśmy jasno i wyraźnie, jak wspomniałam też o tej zmianie ustawy, tak? Rzeczywiście my planując plan pracy Rady i te zapowiedzi, które były legislacyjne, wyglądało na to, że ta ustawa być może wejdzie wcześniej, tak? I tak w sierpniu planowaliśmy, że rzeczywiście dobrze by było już mieć jasną sytuację. Niemniej jednak jest tak, że ustawa została podpisana w lipcu, weszła w życie pod koniec, prawda, ale już też nie chcąc przenosić całkowicie tematu, tak, chcieliśmy w sierpniu właśnie omówić, podsumować system i ja myślę, że też to na komisji dosyć wyraźnie było mówione. To, no nie, to proszę Państwa, to może tak, proszę takie skoncentrowanie się, prawda, może jeszcze i to pytanie. Kilkakrotnie powtarzaliśmy, że w pierwszej kolejności my musimy dostosować system do przepisów prawa. Proszę jeszcze jedno zauważyć, że zmiana tych przepisów prawa, czyli dopuszczenie zamówień in-house, które Pani Basia się pyta, jeszcze co to oznacza, prawda, wyjaśnialiśmy, dopiero dopuszcza to, że gmina legalnie, zgodnie z przepisami prawa może zlecić odbiór śmieci własnej firmie. My do tej pory, proszę Państwa, to też Pan Stanisław Rzechowski się pytał o to, ile ta kara wynosi, 10 tysięcy złotych, właśnie za to, że bezprzetargowo został zlecony odbiór śmieci. Proszę Państwa, bardzo dobrze, że udało się to utrzymać, tak? Udało to się utrzymać przez tyle lat, niemniej jednak, proszę Państwa, żeby nie ta zmiana, my byśmy stali przed potężnym zadaniem, my dłużej byśmy nie mogli unikać przetargu. Teraz dopiero mamy te zmiany, proszę zobaczyć, ad hoc wprowadzona zmiana poprawką senacką, że przedsiębiorców nie trzeba tutaj wyłączyć w drodze przetargu. I proszę Państwa, jak dostaliśmy taką kompleksową informację na temat systemu i zmian, i to był taki apel, to i Pan Przewodniczący powiedział, my dopowiedzieliśmy, że właśnie na najbliższych posiedzeniach, albo wrzesień, albo najpóźniej październik, właśnie będziemy wiedzieli, będzie ta analiza wariantowa dotycząca ZUK-u. I proszę Państwa, no nie wiem ile razy to trzeba powtarzać, bo jeszcze było dopytywane, myślę, że dosyć jasno to było wyjaśnione. No subiektywne zawsze może być zrozumienie, ale to proszę zauważyć, nie jest to doszukiwanie się jakiejś złośliwości, tylko porozmawiajmy w kolejności taka, jaka jest, to co Pan Burzyń spojrzał, powiedział wcześniej 400 tysięcy dokładać, a proszę Państwa, przepisy też są jasne, co Pani Kierownik potwierdzi, finansowanie systemu gospodarki odpadami musi być tylko i wyłącznie z opłat. Proszę Państwa, ja Państwu to zapowiadałam, nie mam zamiaru wnioskować o podniesienie opłaty śmieciowej. Jeżeli Państwo widzicie taką możliwość, proszę, macie Państwo prawo, natomiast mojej aprobaty w tej kwestii nie będzie. Szukamy innego rozwiązania, takiego rozwiązania, które obniży koszty i te koszty będą zamknięte w opłacie. I proszę Państwa, no tak jest, jeżeli chodzi o przepisy prawa. I nie wiem skąd to niezrozumienie, wydaje mi się, że na komisji było to dość wyraźnie powiedziane. Ja się odniosę do paru kwestii po raz kolejny. Pierwsza kwestia, tutaj jeszcze tego nie powiedziałem. Tak, byłem oczywiście w przedszkolu numer 2, w przedszkolu numer 1, w paru innych jeszcze miejscach. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym byłem razem z panem burmistrzem, byłem proszony o interwencję. Zawsze jestem do dyspozycji. Ostatnio, kiedy została zalana ulica Konopnickiej, też tam byłem. Także wielokrotnie uczestniczyłem w różnego rodzaju takich wizytacjach. Ale jeszcze raz powtórzę, jest coś takiego jak kodeks dobrych praktyk, i zawsze uważam, że wypada uprzedzić dyrektora czy osobę zarządzającą. Kwestia druga, panie Basiu, ma pani rację. Ja nie mówiłem o tym, że to będzie na najbliższej sesji, ponieważ nie jest moją kompetencją ustalanie porządku sesji. Z całym szacunkiem na mojej skromnej osoby, ja mogę ustalić, co będzie na komisji na podstawie planu pracy, ale jeśli chodzi o porządek sesji, to nie jest moja kompetencja, dlatego ja nie mogę powiedzieć, że to będzie na sesji omawiane z prostej przyczyny. Kwestia trzecia, ja wyjaśniłem króciutko, dlaczego nie będzie dzisiaj miało miejsca oglądanie ZUK-u i myślę, że pani burmistrz w bardziej szczegółowy sposób to dopowiedziała. Także proszę wybaczyć, no ale ja nie będę mówił, co będzie na sesji, bo to nie jest moja kompetencja. Proszę Państwa, takich miejsc jest dużo w Łapach, które trzeba odwiedzić, które warto zobaczyć. Mamy trudną sytuację, ale cały czas o jedną rzecz apeluję.
Dokonujmy zmian drogą ewolucji, a nie rewolucji. Bo czemu ma służyć, prawda, takie pokazywanie? Ja jestem świadomy, tutaj zresztą nie tylko ja, bo wiele osób bywa, czy w Zuku, czy w innych miejscach. Wiele jest miejsc, które wymagają uporządkowania, które wymagają inwestycji, ale jakie są realia, każdy o tym wie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Krzysztof, chciała prosić pan stąd, pani Stanisławie, czy nie? Ja kobietą pierwszeństwo, panie przewodniczący. Ja tak tylko w dwóch słowach odniosę się tutaj do wypowiedzi pana Rzechowskiego odnośnie tutaj kompetencji osób do prezentowania tematu, któremu poświęcona jest ta sesja. I tak jak tutaj mówili moi przedmówcy, tematem jest funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, a zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami odpowiada wójt, burmistrz, prezydent, a robi to za pomocą uchwał, o których mowa w dalszej części ustawy. Tak więc wydaje mi się, że tutaj, że do prezentacji systemu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zwłaszcza w kontekście tego, że w październiku ubiegłego roku podjęliśmy szereg uchwał, które miały uleczyć w jakimś stopniu ciężką sytuację finansową tego systemu, czyli zmniejszyć ten deficyt pomiędzy wysokością pobieranych opłat a faktycznymi kosztami funkcjonowania. Wydaje mi się, że tutaj przedstawiciel urzędu jest osobą jak najbardziej kompetentną, ale oczywiście ma pan też rację, aby omawiać warunki panujące w Zakładzie Usług Komunalnych, niezbędny jest pan dyrektor. I myślę, że tutaj wszyscy się to do tego zgadzamy jak najbardziej. A jeśli jeszcze mowa już tak może odnosząc się do tych tematów, które będą poruszane, myślę, na kolejnych sesjach, kiedy dojdziemy do omawiania warunków panujących w ZUK-u, to ja nawet mogę tutaj państwu zadeklarować ocenę taką, o ile trzeba by było opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podnieść, żeby zrealizować inwestycje związane z modernizacją PESZOK-u. Bo właśnie modernizacja PESZOK-u, utworzenie, utrzymanie powinno być finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. My na chwilę obecną dążymy do tego, żeby to się w ogóle zbilansowało już. Nawet nie mówiąc o tym, że nie ujmujemy szeregu innych kosztów, które powinniśmy również finansować z opłaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Szkos, proszę. Proszę państwa, ZUK już funkcjonuje kilka ładnych lat. Kilka ładnych lat funkcjonuje. Co żeśmy zrobili tam, żeby poprawić przede wszystkim warunki? Jeżeli pani burmistrz mówi, że no niestety sytuacji nie da się poprawić w inny sposób niż tylko podniesienie cen zbiórki śmieci, no to coś mi to w tym się nie podoba. Przede wszystkim gmina jest od tego, żeby dofinansowała ten zakład. Jeżeli on się będzie bilansował na zero miesięcznie, to ja uważam, że jest to bardzo dobra sytuacja. Bardzo dobra sytuacja, ale słuchajcie państwo, ludzie tam pracują w niegodnych warunkach. Ja sobie nie wyobrażam, proszę państwa, żeby kobiety albo mężczyźni, którzy grzebią się cały dzień w tych brudach, w tym syfie, przesiąknięci są niesamowicie. Oni nie mogli się wykąpać. Słuchajcie państwo, jeżeli z tej hali segregacji śmieci za potrzebą, a śmierci to gdzie zostanie, nie? I gdy nie ma w ZUK-u ubikacji pod ręką, no to jest tragedia. Jeżeli trzeba lecieć do biurowca na drugie piętro, proszę państwa, ja już, to trzeba grzmieć, a nie spokojnie mówić i uczyć kogoś kultury. Jeżeli są pieniądze na tańce pod gwiazdami, na klimatyzację, a tam nie ma wentylatora nawet w hali segregacji, proszę państwa, to jest tragedia, to jest dziadostwo, jeszcze raz dziadostwo, dziękuję bardzo. To nie jest meritum sprawy? Funkcjonowanie systemu. Sam pan powiedział, że nie.
mówiąc o tym, że nie ma pana dyrektora, więc zajmujemy się tą sprawą. Dlatego prosiłbym, żebyśmy przyjęli do porządku obrad, zajęli się sprawą funkcjonowania systemu gospodarki ochrony. Proszę bardzo, panie komisarzu. Pan radny Leszek Gulewicz powiedział, że wszędzie trzeba przestrzegać kodeksu dobrych praktyk. To ja mam pytanie, jeżeli radni zwracają się do pana przewodniczącego pismem z prośbą o zorganizowanie takiej komisji, to nie dobrą praktyką byłaby odpowiedź, że nie jest to możliwe, ponieważ i z jasnym wytłumaczeniem sytuacji, żeby teraz nam tutaj czynić dobrych parę minut zarzuty, jak żeśmy się nietaktownie zachowali. Właśnie chodzi o to, że robimy swoje, że tak powiem, i byliśmy tam, mamy swój ogląd na tą sprawę. I jeżeli właśnie chciałabym potwierdzić to, co mówił radny Rzechowski. W tamtym roku, to jest powtórka, nie powiem, że z rozrywki, bo tu nie ma z czego się śmiać, właśnie o to chodzi. Identyczna była sytuacja, identyczna była mowa. Pan Aleksiewicz był na komisji finansowej i tak samo żeśmy smutno słuchali tego, jak się ten zakład ma. Minął rok. Ja chcę powiedzieć, że zwykle jest tak, jak się ogląda programy interwencyjne, to ktoś na końcu takiego programu mówi, trzeba było rok temu albo miesiąc temu o tym pomyśleć. Ja chciałabym powiedzieć, że jeżeli wydarzy się tam jakiś dramat, gdzie ktoś straci zdrowie albo życie, to żeby ktoś smutno później do kamery nie powiedział, trzeba było miesiąc temu o tym pomyśleć, bo ja rok temu słuchałam o tym, jak jest biednie, ciężko i trzeba coś z tym zrobić. Minął rok czasu, znowu po prostu mówimy w ten sam sposób. I teraz zastanawiam się, tam pracują ludzie, około 14 osób, są to osoby niepełnosprawne. Uwierzcie Państwo, to nie może tak być, żeby ludzie pracowali po prostu w XXI wieku w takich warunkach, a załatanie dachu, bądź żeby nie ciekło tam gdzieś tam przy instalacjach, nie kapało paniom stojących przy taśmie na głowy, bądź wybudowanie podjazdu, bo proszę sobie wyobrazić, że naszliśmy na sytuację taką, że przyjechała duża śmieciara ze szkłem, które szkło było wysypywane na ziemię, a dwóch panów codziennie to robi, łopatami łopatuje do konteneru obok szkła, a normalny gospodarz za pomocą niewielkich nakładów buduje rampę, buduje jakiś podjazd, żeby ten samochód mógł zjechać, żeby ci ludzie tak ciężko nie pracowali. To po prostu, wiecie co, tam było wstyd tam być i to oglądać. Ci ludzie podchodzili do nas i mówili, właśnie dlatego zadałam pierwsze pytanie do pani kierownik, kto organizuje pracę w ZUK-u, ponieważ usłyszeliśmy, że to urząd stworzył rejony. Chcemy wyjaśnić tą sytuację, żeby wiedzieć, ponieważ nie powinno tak być i my w trosce o tych ludzi, również o finanse, bo w tamtym roku tak samo mówiłam i w tym roku się powtórzę, na śmieciach się zarabia. Cały świat zarabia na śmieciach. W tamtym roku to samo mówiłam. Jeżeli jest, czy ma dojść do tego, że gmina pozbędzie się, doprowadzi do ruiny, bo to wygląda jak po prostu doprowadzanie do ruiny takiego zakładu, gdzie to może być po prostu, może za pomocą jakichś inwestycji można byłoby jednak w ten sposób to zorganizować, żeby to zostało się w rękach gminy, żeby to gmina mogła zarabiać na tych śmieciach, a nie ktoś, kto po prostu wejdzie w posiadanie kury znoszącej jajka. A odnośnie uśmiechów co do tego, że trzeba tą inwestycję zrobić, to może źle to nazwałam inwestycją, to może zacznijmy właśnie od tego, jak pan burmistrz mówił, właśnie szukania skutecznego szukania dofinansowania, ponieważ jeżeli w innych jednostkach gminnych można uruchamiać w ciągu roku kilkanaście projektów i czerpać i tak świetnie organizować pracę, że tam
pachnie, jest cudownie, jest po prostu, jest na wszystko, są pieniądze, a obok idziemy dwie ulice dalej i po prostu ludzie w niegodnych warunkach codziennie spędzają czas, zarabiają najniższą krajową, z czego gminie dopłaca pewną, bo są to osoby niepełnosprawne. Tak nie można postępować z ludźmi, a z ludźmi niepełnosprawnymi to nie można postępować tak na 500%. Więc chciałabym tylko powiedzieć, że nasza wizyta i nasza tutaj ta mowa to nie jest coś, co ma tu zrobić kolejną sensację. Chcielibyśmy powiedzieć Państwu, że we wrześniu, w październiku, jeżeli podjęte zostaną decyzje, bo też trzeba na głos powiedzieć, że być może na klubie znacie szczegóły takich rozwiązań. My dostajemy na tydzień przed sesją materiały, z których wynika, jaka jest propozycja do podjęcia i tu już nie ma czasu na dyskusję. Ja chciałabym do Pani Kierownik mieć, po prostu chciałabym zaproponować to, co ja mogę tutaj na dzisiaj powiedzieć, że według mnie po zmianie tych przepisów gmina dalej może zajmować, dzięki Bogu, że właśnie ustawodawca tak to wrócił się do takiego wariantu, że gmina może zajmować się tymi odpadami. I tutaj dobrze bardzo, że przetrwaliśmy ten czas. Nie został zlikwidowany zakład pracy. Ludzie dalej mają tę pracę i oby dalej ją mieli w godnych warunkach i za większe pieniążki. Chodzi mi o to, że tak, czy pani, robiąc tą analizę i przygotowując tam takie różne warianty, czy mogłaby pani wziąć pod uwagę taką sytuację? Gmina staje na głowie, żeby utrzymać żeby z nieruchomości zamieszkałych gmina odbierała odpady, a w temacie, gdzie musimy ten przetarg ogłosić, czyli chodzi tu o niezamieszkałe nieruchomości, bardzo dobrym rozwiązaniem może byłoby, żeby właśnie te niezamieszkałe, bo ogłaszanie przetargu da nam wyższą cenę, prawda? Tu rozumiemy się, prawda? Mogę dokończyć? Chciałabym po prostu zaproponować, że białostockie MPO, które te 280 podmiotów, które są to te nieruchomości zamieszkałe, moglibyśmy im niezamieszkałe, 280 nieruchomości niezamieszkałe, moglibyśmy na przykład, ja tu nie mówię, że MPO, po prostu jakiś inny podmiot, który da bardzo dobre warunki dla tych nieruchomości, ale gminne, zamieszkałe, utrzymujmy za wszelką cenę we własnych rękach, żeby po prostu najpierw to utrzymać, a później na tym zarabiać. Dziękuję. Ja nie wiem, czy pani dokładnie czytała, zna pani ustawę i po prostu jest jasno napisane, kto może, jak. I to jest właśnie intencją gminy. Nie wiem, czy pani zrozumiała tego, o co w tym chodzi, ale to jest taka właśnie intencja. Że wreszcie jest to uregulowane na tyle, chociaż szkoda, że nie całościowo, że gmina może w sposób zgodny z prawem, że tak powiem, przekazywać czy zlecać się odbieranie odpadów z komunalnych w trybie zwolnej ręki. Bo to nie jest też bezprzetargowo, co sobie to wymienimy, to jest jeden z trybów zamówień publicznych. Jest to po prostu zwolnej ręki, też procedura, która wymaga specyfikacji z tego, co pamiętam i tak dalej, ale jest to możliwe, żeby w tej właśnie firmie, która ma osobowość prawną, spółkę gminną, przekazywać tą właśnie w odbiór te odpady. To jest nasza intencja, to chyba wszyscy o tym dokładnie wiedzą i trzeba nam o tym przypominać. Taka jest intencja i to jest chyba sprawa oczywista. Jeszcze pani Krzysztof chciałby słówko. Ja prosił, żebyśmy pana wrócili do tematu obrad tej sesji, bo czas na to, żeby się to zrobić. Proszę bardzo. Ja bym chciała się odnieść do tych wypowiedzi, że cały świat zarabia na odpadach. Tak więc w Polsce nie można zarabiać na odpadach, bo po wejściu ustawy śmieciowej wysokość opłat musi się bilansować z kosztami i gminy, które organizują przetargi zgodnie z przepisami, czyli tak jak obecnie obowiązują przepisy, wszystkie gminy organizują przetargi, wyłaniają firmę, która wykonuje usługi i w momencie, kiedy się okazuje na koniec roku, że na przykład wysokość opłat jest niższa
niż koszty, to, trzeba wtedy, tak, dokładnie, to wtedy, znaczy nie, jeżeli wysokość opłat będzie wyższa, przepraszam, niż koszty, to trzeba będzie obniżyć wysokość opłat, czyli generalnie nie można zarabiać na opłacie śmieciowej, bo wtedy jakby się okazało, że ta cena jest za wysoka, to wtedy po prostu się obniża cenę dla mieszkańców, bo to ma być zbilansowane jedno z drugim, koszty i opłata. Tylko w tych kosztach również się umieją koszty administracyjne obsługi systemu gospodarki odpadami i również można wziąć tam, włączyć w to koszty edukacji ekologicznej. U nas absolutnie te rzeczy nie są robione, bo na chwilę obecną staramy się w ogóle zbilansować z kosztami wywozu i utylizacji i zatrudnienia tych osób, które pracują w zakładzie usług komunalnych. Zróbmy tak, żeby zostało się to w rękach gminnych, nawet bez zarobku, ale żeby ludzie mieli pracę. No i to właśnie tak ma być robione. To trzymam kciuki za to. Nie wcelamy się do przodu, a sytuacja. Po to było utrzymywane to, ten zakład budżetowy, chociaż było groziło karami. Dzięki Bogu ten system się wreszcie zmienił. Boje były no, to dosyć duże i dzięki Bogu, że tak się stało, że to wreszcie jest możliwe, chociaż szkoda, że nie w całości systemu. Żeby ten zakup utrzymać i to jest taka intencja, żeby te miejsca pracy były. I tu sprawa jest oczywista, dlaczego pani tego nie rozumie, czy nie chce rozumieć do końca. Proponuję zająć się tematem, czyli z funkcjonowaniem systemu. Proszę panią Krzysztofik o wprowadzenie, jeżeli może. A może macie państwo pytania, to... Myślę, że dużo już rozmawialiśmy na temat systemu na komisji. Ja więc ja czekam na pytania ewentualne. Proszę bardzo, pan Przemek Roszewski. Znaczy, uznanie tej ustawy to za te 280 nieruchomości, to pani ile oni na miesięcznie wpłacają? To jest opłata rzędu około 40 tysięcy złotych. W projekcie budżetu, tak, znaczy razy 11, bo... To znaczy tak, do budżetu wprowadziliśmy 39 tysięcy złotych miesięcznie razy 11 miesięcy, bo to jest od 1 lutego. Czyli to jest tracimy w przyszłym roku, teoretycznie, chyba że damy lepsze warunki, tak? Ale pan teraz mówi generalnie co dalej z przedsiębiorcami, tak? Z niezamieszkałymi. Proszę państwa, po prostu trzeba głęboko temat przeanalizować, skonsultować i z przedsiębiorcami i zastanowić się nad tym, ponieważ mamy teraz dwie opcje. Albo utrzymujemy system dalej w naszych rękach i robimy przetarg, tylko trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że konkurencja jest bardzo silna, ponieważ te firmy prywatne, które zajmują się wywozem odpadów, a świat to również usługi w firmach sąsiednich, one zrobią wszystko, żeby wejść na nasz rynek, więc ta cena może być bardzo niska. I całkiem możliwe, że nasza spółka komunalna po prostu tego przetargu nie wygra. A skoro tego przetargu nie wygra, będzie miała, no, dokładnie. Z kolei... Czyli etaburyzm, że dzisiaj się bilansuje, czyli w przyszłym roku już może nie będzie 400 tysięcy. Ależ oczywiście, a ja nawet twierdzę, że i w tym miesiącu może się nie zbilansować, ponieważ jest to kwestia bardzo płynna i w bardzo dużej mierze teraz koszty zależą po prostu od ilości odebranych odpadów zmieszanych. Już na dzisiaj mam taką informację, że prawdopodobnie za miesiąc sierpień koszt wywozu i unieszkodliwienia odpadów przewyższy koszty zlecenia sierpniowego, ponieważ jest bardzo dużo odpadów zmieszanych. I to wszystko jest kwestia, tak, dokładnie tego, że mamy 5 wtorków, bo we wtorki tam są odpady zwożone i tym samym za takie ilości fakturowane. I to się właśnie przekłada na koszty. Tak więc jak najbardziej, jeżeli teraz na chwilę obecną na te półrocze sytuacja wygląda w miarę dobrze, o ile możemy mówić, no w miarę dobrze w takim sensie, że nie ma już tych tak dużych różnic między kwotami z opłaty, a faktycznymi kosztami. Ale to, co państwo mówią, że nie jest dobrze, bo sytuacja bazowa i warunki pracy tych ludzi są jakie są, my to wszystko wiemy. To jest dopiero pierwszy krok ku temu, żeby tutaj szukać jakichś rozwiązań w dalszym temacie, no tak jak tutaj państwo też wcześniej wspominali, no jest to zakład niby funkcjonuje niedługo, ale na bazie budynków, które funkcjonują od lat, bardzo starych. Tak więc no niestety trzeba wiele nakładów finansowych zrobić, żeby to warunki poprawić. Przewodzę pana Brzechowskiego albo wcześniej, także. Dziękuję panie przewodniczący.
Pani kierownik, przede wszystkim, jeżeli się MPO opłaca, przybić kosz za darmo, podstawić większy kosz, przyjechać z Białegostoku, im to się opłaca i oni na tym zarabiają, a my, mieszkańcy, muszą zapłacić za własne kosze, z pojemnikami większymi, są wielkie problemy. Dlaczego? Dlaczego tak to jest? Czy to nasze miasto jest takie nieudolne, że 30 km ludzie jadą, żeby łyknąć te śmiecie, kurczek i od garstki mieszkańców łap, kurczek, i im się opłaca? No dla nas nic. Chyba to miasto jest chyba miastem nieudaczników. Dziękuję. Dziękuję. Tylko może powiem, że rozumiem, że pan zna wszystkie koszty, rozkład tych kosztów i pan na podstawie tego to mówi, tak? Że im się to opłaca i tak dalej, to rozumiem, że pan te wszystkie koszty zna, jak to są przepływy, co jest finansowane, z czego i tak dalej. Dziękuję bardzo. Pani Krzysztof. Chciałam tylko powiedzieć, że firmy prywatne działają tutaj na innych zasadach, w realiach. To są przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy w zasadzie tutaj nie mają ani żadnych jakichś konsekwencji przy zatrudnianiu pracowników, nie dbają o etaty dla tych osób. I to jest przede wszystkim możliwość twórcza. Proszę Państwa, przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia, tak mówiąc już może tak bardziej ogólnie. Proszę Państwa, korzystają z umów zlecenia, korzystają z samozatrudnienia, prawda? Korzystają z podnajmu jakichś innych firm. Proszę Państwa, w zakładzie budżetowym nie ma samozatrudnienia, nie ma umów zlecenia, prawda? Więc proszę Państwa, tam jest mechanizm rynkowy u przedsiębiorców, tak? Natomiast zakład budżetowy działa, proszę zauważyć, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, musi się znaleźć w realiach rynkowych, konkurować z przedsiębiorstwem, ale także musi brać pod uwagę finanse publiczne, tak? I z tego też powodu to od dawna jest wiadomo, że jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa publiczne, tak, czy samorządowe i tak dalej, one po prostu mają dodatkowe obostrzenia, które generują koszty. I tak tutaj jest, przedsiębiorca po prostu ma więcej możliwości, z których korzysta. Korzysta, bo tak mu prawo daje taką możliwość. I dlatego, a my natomiast nie mamy takich możliwości, tym bardziej jest zakład budżetowy. Pani Burmistrz, a korzystanie z PFRON-u i PFRON dofinansowuje do tych pracowników, to nie jest korzystanie? Dziękuję. Jest korzystanie, tylko proszę pamiętać, że wtedy pracownik nie pracuje przez 8 godzin, tylko krócej, ponieważ to jest właśnie ta rekompensata. Natomiast przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z podwykonawcy, u którego czasu już nie musi respektować, bo nie jest to pracownik, tylko ma płacę za wykonaną, za wykonane zadanie. I to też jest różnica, to trzeba przełożyć na cyfry. Ja jeszcze tutaj chciałam dopowiedzieć do wypowiedzi pani burmistrz odnośnie tego, że firma prywatna, która zatrudnia osoby na umowę zlecenia, ona ma mieć wykonaną pracę, prawda? Jeżeli ktoś choruje, po prostu nie ma płaconego, a tutaj jest odwrotna sytuacja i tutaj odnosząc się właśnie... Dobrze. Jeśli chodzi o... Tutaj jak najbardziej, jeśli chodzi o te wsparcie PFRON-u, ono jest niezastąpione, ale niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę, że osoby niepełnosprawne, oprócz tego, że część z nich pracuje krócej, to również i częściej przebywają na zwolnieniach lekarskich. Niestety. Dokładnie. Bo to jest to refundacja po prostu... Dokładnie. Ja przepraszam, bo tak o tym PFRON-ie. Czy prywatny właściciel może przyjmować również takie osoby? Tak może, ale kalkuluje. Rozumiem. Tak. Nie, chodzi o to, czy... No, po prostu. Pan Jaroszewski, proszę bardzo. Ja wrócę jeszcze do linii sądowniczej. Pani się wysłała, znaczy radny też, to jest ostatnie 3 miesiące tych dochodów uzyskanych z tej linii. Nie wiem, czy akurat trzeba, czy ostatnie, nie pierwsze, miałem może większy rozdział. Jest różnica między startowaniem bez linii, a z linią 3000. Czy pani uważa, że to jest dobry wynik, czy zły, czy to jest do poprawienia? To znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że to, że linię mamy sortowniczą, to nie wpływa na to, że nam się ilość odpadów segregowanych nagle zwiększy, ponieważ postawienie linii sortowniczej po prostu poprawia i przyspiesza warunki pracy tych ludzi, ale to nie sprawi, że nagle będziemy mieć nowy strumień odpadów
które możemy przetworzyć i sprzedać, ani też nie oznacza tego, że nagle mieszkańcy zaczną bardziej segregować. Czyli to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ten przyrost, który jest obserwowany, on raczej wynika ze zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i tego, że te poziomy jakoś tam powoli się poprawiają i miejmy nadzieję, że z roku na rok będą coraz wyższe i lepsze. Będziemy uzyskiwać tutaj ilości. A jeśli chodzi o to, że, o tą informację z tych trzech ostatnich miesięcy, to nie ma problemu, mogę tutaj Państwu... Myślałam, że interesują Państwa bieżące. Z tego, co kojarzę, na początku roku te wysokości były o wiele mniejsze, około 10 tysięcy złotych. Ale jeżeli Pan by chciał, to ja bym prosiła tylko o informację, że Pan chce dostać dane ze stycznia i z lutego 2016 roku. Proszę bardzo Pana. Mówię, to jak to w poprzedniej kadencji, to pamiętasz, że właśnie jeśli chodziło o ustawę śmieciową, to staliśmy pod wielkim, wielkim dylematem, bo tutaj dużo wskazywało na to, że ogłosić przetarg, wyłonić firmę z przetargu, wtedy byśmy nie mieli jakby problemu śmieciowego, firma zewnętrzna by to zabrała, ale to by było wiadomo kosztem czynnika społecznego. Zależało na tym, żeby utrzymać te miejsca pracy. Teraz dokładnie nie wiem, granica 40 osób chyba pracuje w ZUK-u. I tak, 41. 41 osób. I jakby może dzięki tym decyzjom są te miejsca pracy. I teraz tak, wiadomo, że jeśli chodzi o bilansowaniem jest różnie tutaj ten temat, tylko że analizując tutaj może Pani kierownik mi podpowie, bo jeśli chodzi od początku, jak zaczął funkcjonować ten system, ile dokładamy co roku, dokładaliśmy do systemu, do gospodarki śmieciowej, biorąc pod uwagę tego, że nie podnieśliśmy opłaty, tylko gdyby gmina finansuje, czyli dokłada do gospodarki śmieciowej. Także jeśli mogę Pani mi powiedzieć, jak to wyglądało od początku, na jakie mieliśmy straty i ile gmina dofinansowała ZUK. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Pan by chciał, żeby przedstawić taką informację, ile, w jakiej wysokości opłaty nie wystarczają na koszty, na pokrycie kosztów, tak? Bo tutaj takie dane są odnośnie 2014 i 2015 roku. To ewentualnie w grę wchodziłoby drugie półrocze 2013 roku. Tutaj tam, gdzie są koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Łapy, to tutaj mamy wskazane wysokość wydatków na unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów w 2015 roku. To jest 1 973 191,58 zł. Mamy należność z opłat jako 1 807 489 zł. Mamy wysokość faktycznie otrzymanych opłat na daną chwilę, na koniec roku. I tutaj później jest podsumowanie, że jest to 165 702,27 zł w skali roku. To jest właśnie ten tak jakby deficyt względem opłat należnych, a nie otrzymanych. A w 2014 roku to było 312 657, czyli mamy poprawę 2014 roku do 2015 o tam mniej więcej 150 tysięcy złotych. Ale jeszcze raz podkreślam, tutaj te dane, które przedstawiamy, to one tak naprawdę jeszcze nie obrazują tych zmian z uchwał podejmowanych w październiku ubiegłego roku, ponieważ te zmiany dopiero będą widoczne, jak się za rok spotkamy, gdyż one zostały wprowadzone 1 grudnia, a część z nich jeszcze 1 lutego obecnego roku. Dziękuję bardzo Panu. Jeszcze może dziękuję za tę informację, bo się będzie umierzył Pani mi to, żeby Pani to artykułowała, bo analizując te lata, to jest tendencja spadkowa, czyli gdyby, nie można powiedzieć, że gmina gdyby nie dofinansowuje czy tego ustawy, czy tej gospodarki śmieciowej, bo dokładamy co roku, co prawda tendencja jest spadkowa i teraz, jak to Pani mówi, na te półroczu na razie bilansowało się na zero, co jest bardzo pocieszające i miejmy nadzieję, że tak, że zacznie to bilansować się co roku na plus. Dziękuję. To znaczy, jak najbardziej. Proszę bardzo Pani na minutę. Znaczy, proszę Państwa, ja jeszcze jakby tak przysłuchując się dyskusji, rzeczywiście chciałem, żebyśmy jakby zatrzymali się nad tym, że po pierwsze rzeczywiście myślę, że jesteśmy pewnym wyjątkiem jednak, że gmina utrzymuje zakład usług komunalnych, bo wokoło jednak gminy poszło, że tak powiem, na łatwiznę.
i zorganizowały przetargi. System jest niewątpliwie bardzo trudny, bo jak widać, dokładamy do tego systemu, na szczęście coraz mniej, ale zachowajmy w tym wszystkim też jakby pewien umiar, mając świadomość tego, że dokładamy, że tego coraz mniej dokładamy, to jednak nie wychodźmy. Ja wiem, że warunki są pracy, w związku z tym trudnej, że to, co pan burmistrz mówił, że to są naleciałości z wielu lat i że brak jest rzeczywiście tych inwestycji, ale miejmy też świadomość tego, że odnieśli pewien, jak myślę, jako gmina pewien sukces, że ten system udało się nam utrzymać, że są z tego wymierne korzyści społeczne, bo ludzie pracują, bo mają te zakłady pracy. Być może nie są to warunki, że tak powiem, rzeczywiście dobre i myślę, że wszyscy mamy tego świadomość, ale z drugiej strony jakby sumując wszystkie te argumenty, myślę, że ważne, że ten zakład funkcjonuje i rzeczywiście starajmy się go utrzymać, starając się drobnymi krokami, jak pan burmistrz mówił, poprawiać te warunki, które tam się znajdują, warunki pracy. I myślę, że to jest jakby główne zadanie nas wszystkich tutaj i zadanie gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Dyszkowski. Jeszcze chciałbym podsumować tę wypowiedź pana Karasiewicza, przepraszam. Od początku nie słyszałem, tylko chciałem powiedzieć, że punktu siedzenia. Ja nie widzę pana na miejscu pierwszego lepszego pracownika w ZUK-u. Także nie można w ten sposób wygłaszać takich prelekcji. Pochylmy się i to ostro się pochylmy nad tym, żeby tam te warunki poprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja powiem do pana dlatego, że jeżeli pan zadaje pytania i potem pani odpowiada, a pan wychodzi, to żeby pan na sali może został. To tylko tak przy okazji jeszcze. Pan chyba chciał po prostu... Żeby... Panie przewodniczący, ja panu uwag nie zwracam. Czy pan możesz wyjść z tej sali, czy nie? I ja nie życzył sobie, gdyby pan mi ciągle dopiekał, bo wreszcie ja w niekulturalny sposób zacznę z panem rozmawiać. Dziękuję. Ja myślę, że w miarę kulturalnie panu tłumaczyłem, o co chodzi. Jak pani rozumie, to trudno, nie będę się przyjmował za mocno. Zobaczy pan w statucie, że przewodniczący może czynić uwagi na radnych i to w jakichś sprawach chce to dokładnie poczytać. Proszę bardzo. Pan może pan... czynić, ale nie musi. Kultury trochę należy nabyć. Dziękuję. Akurat pan Grzechowski z nauką kultury, to kiedy kobieta panu odpowiada, pan wychodzi, to jest rzeczywiście dziwne pojęcie kultury. Proszę teraz i nie przerywać. Panie Porowski, ja wszystko widziałem, dowiedziałem się od pani kierownik Krzysztofik i uznałem, że ja muszę wyjść i nikt mi nie ma prawa uwagi zwracać. Czy ja mogę wyjść, czy ja jestem kulturalny, czy nie? Dziękuję. Proszę pana, wszedł pan w połowie wypowiedzi pana... Już? Ale ja panu nie ugryzę. Ja panu też. Skończył pan. Panie Grzechowski, wszedł pan w połowie wypowiedzi pana Karasiewicza, który w pierwszej części wypowiedzi odniósł się do tych warunków, że rzeczywiście trzeba coś tam zrobić, ale żeby nie naruszyć tej równowagi systemu. I bardzo bym pana prosił, żeby tak pan wszystkim nie docinał, jak pana nie ma, nie wie pan, o czym się mówi. I kultura to jest jednak umiejętność słuchania i mówienia, kiedy ma się głos. Dziękuję bardzo. Ten system jest, panie Porowski, naruszany od wielu lat. I pan mi nie musi przypominać tego i pan nie musi iść w tym kierunku, w którym kierunku pan myśli. Dziękuję. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że ja udzielam głosu. Pan radny Przewodniczący. Ja chciałbym się zapytać, czy przy uchwalaniu przyszłorocznego budżetu możemy znaleźć jakąś sumę przynajmniej na remont tej sortowni? Panie Przemku, co ustawa mówi o przygotowaniu budżetu, tam są pewne rzeczy wyrukowane. Czyli możemy. Będziemy, panie Przemku, w październiku albo wrześniu temat rozmawiać o sytuacji w ZUK-u, więc na pewno temat to poruszamy. Czyli możemy wrzucić ten budżet. Słucham? Możemy wrzucić. Pan chyba sobie sam odpowiada, no jest pan radny, już nie pierwszy, nie pierwszy. Czy są jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego punktu porządku? Jeżeli nie ma, to stwierdzam, że Rada Miejska w Łapach przyjęła informację z funkcjonowania samych zadań, które miasto gminy ma.
zamówieniem sytuacji finansowej. Dziękuję bardzo wszystkim pani kierownik za te wyczerpujące odpowiedzi. Różne były tutaj dyskusje, to chciałem przypomnieć, że coś tam nie tak z naszej strony. I myślę, że wrócimy w październiku, czy wreszcie do całościowego zamówienia. Dziękuję. Czy chcecie państwo przerwę, czy może będziemy dalej lecieli? Została się sprawy WPF-u i zmian w budżecie. Słucham? Jedziemy dalej z tego, tak? Dobrze, jesteśmy przy punkcie 9 porządku o dyspozycji uchwały w sprawie zmiany jednej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2016-2019. Jest to punkt 9 porządku obrad. Sprawa była omawiana na posiedzeniu wspólnym komisji. Komisja Finansów była komisja finansowa. Proszę pana przewodniczącego komisji o opinię w tej sprawie. Pozytywna opinia komisji. Dziękuję bardzo. Może na początek poczytam projekt uchwały. Uchwała nr 23/16 w miejskich Łapach z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany jednej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2016-2019. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 229, artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 18 ust. 2, 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Miejska Łapa uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się, punkt 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2016-2019. Punkt 2. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Łapy na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, pierwsza załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Odniesienia do dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie powierza się burmistrzowi Łap. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I otwieram dyskusję w tym punkcie porządkowo. Proszę bardzo, pani skarbnik, pan wiemy, jaki jest. Tak, jak państwo wyszło na frakcję komisji, chodzi mi o to, że państwo pozostali się teraz poprawione objaśnienia, czyli załącznik nr 3. W tych objaśnieniach chcielibyśmy poprawić objaśnienia dotyczące załącznika nr 2, punkt 3. Oczywiście nam chodziło przedsięwzięcie to modernizacja budynku świetlicy socjalno-terapeutycznej w Łapach. Tam wydarzył mi się błąd, za który przepraszam, wypisałam, no była tam szkoła w Łapowie. Oczywiście w załączniku jest wszystko ok, także prośba o to, żeby głosować uchwałę z tym załącznikiem, który państwo żeście wysłali. Z autopoprawką, która została naniesiona na to. Proszę państwa, proszę bardzo, słucham o tym punkcie porządku. Przewodzę pani radna. Ja chciałabym zapytać pani skarbnik, bo chyba nie zauważyłam tego na komisji, a chodzi mi o taką sytuację. Sprawa dotycząca termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Uchowie. W poprzednim załączniku jakby te pieniążki ogółem niewiele się zmieniły, aczkolwiek zmieniła się sytuacja polegająca na tym, że poprzednio planowaliśmy, że nie będziemy brali kredytu na wkład własny, bo wykazane było, że posiadamy własne środki w wysokości 222 300. Natomiast w tej uchwale jakby rozłożyliśmy to w ten sposób, że zaciągamy 160 tysięcy kredytu na wykonanie tego zadania. Chciałabym zapytać, czy to czy to po tych kalkulacjach nowych, bo tam w zapisie mówi się o tym, że dokonano takiej finalizacji chodzi mi o to, czy to jest sytuacja taka, że w tej chwili te pieniążki, które mieliśmy zabezpieczone jako wkład własny na wykonanie tego zadania, zostały przeznaczone na coś innego. Czy gminie jest korzystniej może wziąć kredyt, czy może pani skarbnik coś tutaj wyjaśnić? Proszę bardzo.
czy tutaj to będzie pytanie do uchwały w sprawie zmian w budżecie, ale myślę, że w tym momencie też Pani wyjaśnię. Bo chodzi o to, że tak, prowadziliśmy tam pożyczkę w wysokości 160 tysięcy złotych. Jak Państwo widzicie, na ten rok mamy zaplanowany deficyt budżetu, który mamy pokryć, tak jak piszemy w każdej treści uchwały, zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pierwotnie planowaliśmy, że ogłosimy przetarg na kredyt opiewający na całą wartość tego deficytu. Tak? W tej chwili pojawiły nam się dodatkowe możliwości sfinansowania w tej części, bo ten deficyt dotyczy całości, tak jakby nie jest szczególnie dopasowany do konkretnych zadań. Mamy możliwość zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta pożyczka jest, że tak powiem, na preferencyjnych zasadach, bo jej oprocentowanie będzie rzędu około 3%, kiedy rynkowo z kredytu dostaniemy 4-5%, w związku z tym korzystamy z tej możliwości, tak? Czyli generalnie korzystamy. I tym samym, jeżeli będziemy ogłaszać przetarg na kredyt, na sfinansowanie deficytu, on będzie o 160 tysięcy mniejszy ten kredyt, tak, do zaciągnięcia. Bo w tej części zaciągniemy pożyczkę według naszego tutaj zdania oprocentowaną niżej niż nam wyszłoby z przetargu. A niestety Wojewódzki Fundusz udziela tylko pożyczek dla zadań takich, które dają efekty ekologiczne, więc tak to też było w latach poprzednich, że żeśmy na te wszystkie zadania termomodernizacyjne, które realizowaliśmy w tych budynkach gminnych, czyli szkoła, szkoły, przedszkola, bliskie domy kultury, tam żeśmy też sięgali po pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tej chwili tu też w załączniku inwestycyjnym nie widzimy innych takich zadań, na które moglibyśmy, że tak powiem, zaciągnąć taką pożyczkę, a w związku też właśnie z tym, że ta umowa się sfinalizowała, my możemy wystąpić z konkretnym wnioskiem, bo do tej pory, dopóki nie mieliśmy podpisanej umowy ani wartości określonej z przetargu, taki wniosek nie było, że tak powiem, sensu składać, dopóki nie mieliśmy już konkretnych jakby wartości przyjętych, bo ta wartość też pożyczki została wyliczona w oparciu właśnie już o konkretne dane z przetargu. Nie, to już nie chodzi mi nawet o takie szczegóły, jakby tylko generalnie tak jakby, tak jak powiedziałam, dla gminy po prostu jest korzystniej spłacić zobowiązania. Te pieniążki, które były przeznaczone jako zabezpieczenie wkładu własnego, to przeznaczamy je na spłatę tych zobowiązań, a zaciągamy pożyczkę, jakby na którą mamy w tej chwili możliwość zaciągnąć na całkiem preferencyjnych warunkach. Dziękuję. Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Puławy na lata 2016-2019. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Na początek poczytamy jak zwykle projekt uchwały. Uchwała nr 23/16 o gminnych Puławach z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych Rada Miejska po następuje. Paragraf 1. Uchwałę nr 16/103.1. Uchwałę nr 16/137/15 Rady Miejskiej w Puławach dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Puławy na 2016 rok uchwały się następujące zmiany. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 131 104 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 na niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 131 104 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 na niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4.
przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotacje z budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Budżet gminy na 2016 rok podlegających zmianach wynosi 1. Plan dochodu budżetu gminy 71 586 306 zł z tego bieżące wysokości 67 024 218 zł. Majątkowe wysokości 4 562 088 zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy 72 725 775 zł z tego bieżące wysokości 62 906 838 zł. Majątkowe wysokości 9 764 907 zł. Paragraf 3. Depis budżetu wysokości 1 139 489 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Paragraf 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 miliony zł. 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 139 489 zł. 3. Składem wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 572 404 zł. 4. Stojące finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 837 537 zł. Paragraf 5. Paragraf 12 ustęp 1 uchwały nr 16 przez 137 przez 15 Rady Miejskiej w Łapach dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok otrzymuje brzmienie. Otwieramy dyskusję. Paragraf 12 ustęp 1 upoważnia się burmistrza Łap do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji wartościowych na podpunkt A. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 miliony złotych. Podpunkt B. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 139 489 zł. 3. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów w kwocie 4 572 404 zł. Podpunkt B. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 857 537 zł. Paragraf 6. Wykonanie wchodzi się burmistrza Biła. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wysokopolskim. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządku. Proszę bardzo, pani skarbnik. Było pytanie od pani właśnie na komisji, jaki pracodawca skorzystał z tego dofinansowania, więc tutaj chodziło o Dziennik. Proszę bardzo, pan Jaruszewski, chciałbym głos zabrać. Proszę bardzo. Panie burmistrze, chciałem się tylko zapytać, czy do tego przetargu, do tych dróg w końcówce Starej Kolonii, Kopakach, nasz ZIK startował? Ale robota jakaś nie jest chyba szczególna poza Bożenkowskim. Znaczy robota nie jest szczególna, ale ZIK nie startował, proszę bardzo. Myślę, że to też było działanie jakby zamierzone, ponieważ ZIK ma już dosyć sporo robót do wykonania, które my zleciliśmy, tym między innymi roboty drogowe. Myślę, że tym potencjałem osobowym, który ma, nie byłby w stanie tego zrobić, a budowanie dla jednej inwestycji dodatkowego potencjału pracowniczego, myślę, że nie jest to dosyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę. Panie burmistrzu, w dziale 700 zakup nieruchomości 277 tysięcy. Jakie planujemy nieruchomości kupować? Zwiększenie jest to. Panie radny, już będę tłumaczył, na ile potrafię oczywiście, bo to budżet, który na przykład fachowca państwa mówił. To są odszkodowania za postępowania żydowskie w ramach budowy dróg. To jest ulica Spokojna, Polna, 1 maja w Buchowie, za drogę, którą budujemy w Łapach Kołpakach, tak, Gąsówka Stara, ulica Krańcowa i Strażacka w Łapach. Plus jeszcze pytać dotyczące cmentarza, bo ulica Warszawska też tu jest. To znaczy, że można dalej w tym temacie. Chciałbym uzupełnić, że pan pozwoli. A, przepraszam. Proszę bardzo.
ja uzupełniłam. Chodzi nam o to, tak jak ja tłumaczyłam na komisji, że pierwotnie planowaliśmy tam kwotę 700 tysięcy. W związku z tym, że żeśmy, że tak powiem, uszczuplili środki na tym zadaniu, no to chcielibyśmy w tej chwili te środki uzupełnić do tej kwoty wartości zadania 700 tysięcy złotych. I to są te wykupy, które zostały zaplanowane na ten rok przez pana kierownika referatu nieruchomości, bo tam są precyzowane te wszystkie, że tak powiem, tak. Bo przygotujemy inwestycje, jest to procedowana, cała procedura uruchomiona, w związku z tym te wykupy mogą powstać koniecznej zapłaty w tym roku, być może na początku następnego roku, ale w razie czego musimy te środki mieć zabezpieczone w budżecie. Jeżeli mogę. Proszę bardzo, panie rzecz. To znaczy, mam rozumieć, że żeście się dogadali co do ceny na wykupy tych gruntów, tak? Z mieszkańcami. Nie, to jest inaczej, panie radny. To jest tak, to nie jest kwestia dogadywania się, tylko to jest tak zwana procedura ZID-owska, tak? To procedura w przypadku naszych dróg będzie, czy też już zaczęło prowadzić starostwo powiatowe. I to ta kwota, którą my mamy, to nie jest kwota wynikająca już z uzgodnionych wartości, ze stawek za grunt, czy w ogóle wartości wykupu nieruchomości. To są wartości szacunkowe, tak, wynikające z tego, jakie są wartości nieruchomości w łapach i na podstawie tego oszacowaliśmy, ile nas to może kosztować, tak. Zakładamy, że to jest to kwota wystarczająca, to jest stawki jak gdyby szacunkowe. No, tym bardziej, że jeżeli jest realizowana procedura ZID-owska, to tam te wartości jednostkowe, gdyby zakupu tych nieruchomości, one są szacowane na podstawie właśnie cen rynkowych, cen występujących w danej okolicy, gdzie te zakupy są dokonywane, więc myślę, że tutaj kwota powinna być wystarczająca. Dziękuję. Panie burmistrzu, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi w tym punkcie porządku obrad? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pani, z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w obrocie gminy na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki na górę. Za tym projektem uchwały. Panie burmistrzu, ja widzę, że w okresie, kiedy nie było sesji, odbyło się parę bardzo takich, myślę, ważnych spotkań i chciałbym tak po kolei zapytać, czy mógłby pan parę nam szczegółów również podać? Spotkanie pierwsze z prezesem Polskiej Kolei Państwowych, panem Mirosławem Pawłowskim. Czego to spotkanie dotyczyło i jakie ma to przełożenie, jeśli chodzi tutaj o gminę Łapy? Spotkanie drugie z prezesem Krajowej Spółki Cukrowniczej, panem Pawłem Piotrowskim, które miało miejsce też w czerwcu, także dość dawno. I przede wszystkim spotkanie, udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. Chciałbym zapytać, czy pojawiły się jakieś nowe informacje na temat sytuacji szpitala, na temat inwestycji, która być może tam będzie miała miejsca, jak to wygląda. Tutaj przy tych pytaniach kolejowych również zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym dworca, na jakim etapie są te prace związane z projektowaniem dworca. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Czy tak, myślę, że będę mógł się dosyć szczegółowo wypowiedzieć w dwóch pierwszych kwestiach co do szpitala, to tak, nie jestem niestety członkiem Rady, ale Rady Społecznej, ale powiedzmy, może zacznijmy od końca wobec tego, tak? Jeżeli chodzi w ogóle o uwarunkowania, w jakich szpital dzisiaj funkcjonuje, to są aktualnie prowadzone działania, żeby dokonać wyboru ostatecznego wariantu modernizacji tego szpitala. Jest to tak zwany wariant trzeci, który też kiedyś pani dyrektor Leśna-Czercowej w posiedzeniu komisji też o tym mówiła. To jest taki wariant związany z modernizacją istniejącego działu szpitala plus dobudowa takiego łącznika, który pozwoli na zwiększenie tej powierzchni. Tam miałaby być zlokalizowana zarówno ta część zabiegowa, czyli nowy blok operacyjny i z tym związane wszystkie oddziały, natomiast ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Były pewne kwestie procedowane na czwartkowej, czyli wczoraj na sesji
sesji powiatu, natomiast tu jeszcze jest potrzebna ostateczna decyzja zarządu powiatu, który powinien przyjąć tę ostateczną wersję. Z informacji, które mam od pani dyrektor, myślę, że w przyszły tydzień powinien tutaj dać odpowiedź na te wszystkie kwestie, natomiast pani dyrektor przygotowuje wszystkie te kwestie proceduralne z uruchomienia ewentualnych przetargów, najpierw na wykonanie dokumentacji, a potem przygotowuje też procedurę zaprojektuj, wybuduj na budowanie tego całego obiektu. Z tym, że tak jak mówię, no na razie potrzebna jest ta ostateczna decyzja zarządu powiatu w kwestii wyboru wariantu. Jeżeli chodzi o spotkanie z PKP, to spotkanie dotyczyło planowanych przez nas inwestycji, dotyczyło zarówno inwestycji związanej z dworcem PKP, czy też kolejowym, bo już nie PKP, i dotyczyła planowanych inwestycji związanych z budową tras rowerowych. Część trasy rowerowej na odcinku pomiędzy, powiedzmy, Tesco, tak, a Łapami Ossę, tam mamy drogę biegnącą po terenie kolejowym. Wtedy rozmawialiśmy z prezesem na temat możliwości przejęcia tego nieodpłatnie, jako że jest to teren, który będziemy przejmowali na realizacji zadań własnych na budowę drogi. I tutaj podobnie była rozmowa na temat przejęcia jeszcze części terenu obok dworca kolejowego, żeby móc zwiększyć obszar objęty projektem zagospodarowania terenu pod kątem budowy głównie miejsc parkingowych. Tutaj uzgodnienia z prezesem były jak najbardziej pozytywne. Prezes stwierdził, że są to działania, gdzie PKP może przekazywać takie nieruchomości gminie ze względu na sposób realizowanych działań w sposób nieodpłatny i tego typu rzeczy się toczą, między innymi właśnie w poniedziałek. Planujemy z panią burmistrz jechać na kolejne spotkanie z panem prezesem. Mam nadzieję tam już uzyskać ostateczne, że powiem, pozytywne rozwiązania tego naszego problemu. Jeżeli chodzi o spotkanie z prezesem spółki cukrowej, to ono dotyczyło dwóch kwestii. Dotyczyło pewnych planów rozwojowych, jeżeli chodzi o naszą cukrownię. Tam spółka cukrowa planuje zmodernizować te przedsiębiorstwo. Znaczy, na razie nie ma tutaj planów związanych z uruchomieniem produkcji cukru, natomiast są bardzo daleko posunięte plany dotyczące modernizacji tego przedsiębiorstwa jako miejsca pakowania, konfekcjonowania cukru. I tutaj jest planowana inwestycja rzędu 14 milionów. Myślę, że jeżeli nic się nie wydarzy, będzie negatywnego, nikt tej inwestycji nie będzie próbował w jakiś sposób stopować, to jest to kwestia przyszłego roku, najpóźniej przy roku 2018, kiedy wszystkie procedury formalne, dokumentacyjne spółka cukrowa będzie mogła przeprowadzić i ta inwestycja rzeczywiście zostanie zrealizowana. Ta spółka cukrowa też deklaruje zwiększenie zatrudnienia o około 25-30 osób. Może to nie jest duża liczba, ale myślę, że w skali Łap to na pewno będzie to jakiś tam element bardzo pozytywny. I drugi taki temat, który był rozmawiany, omawiany na tym spotkaniu ze spółką cukrową, to jest kwestia pewnych rozliczeń podatku od nieruchomości, które my naliczaliśmy. Spółka cukrowa złożyła nam korekty tego rozliczenia, czyli niejako mówiąc, dlatego mówię, w uproszczeniu chodzi o to, że powinniśmy te kwestie porozliczać ze spółką cukrową, prowadzimy też z nimi rozmowy. Tak jak tu już pani skarbnikowie Miewkowska, żebym więcej nie mówił, bo to kwestie podatkowe, więc na ten temat już więcej powiedzieć nie mogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan senator Wojski. To ja może pociągnę ten temat, panie burmistrzu, dalej i spytam się, czy to prawda, że 1 900 000 do zwrotu będzie? Dziękuję. Panie Stanisławie, no ja nie będę tego tematu rozwijał, bo to jest temat podatkowy, więc nie rozmawiajmy na temat kwot, ponieważ każda kwota, którą będziemy omawiać, dotyczy konkretnego przedsiębiorcy, tak? Więc ja nawet nie chcę na ten temat rozmawiać, jakie to są kwoty, z jakiego tytułu i na jakim to jest etapie. Dziękuję. Mam nadzieję, że też w poniedziałek, jak będziemy w Warszawie, będziemy ten temat nadal rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Sprawozdanie działalności Liceum Burmistrza od 11. Pan Radny Mistrz, proszę. Tutaj 23 sierpnia odbyło się przekazanie plecaków z wyprawką szkolną na 65 uczniów z terenu gminy Łapy, fundowanych w ramach akcji elektronicznej tornicy. Czy to wiadomo, na jakich dzieci, na jakich szkół to listy poszły? Zostały przekazane? Panie Radny, niestety nie potrafię tego dokładnie
zadawać. Wiem, że pani burmistrz jeździła razem z przedstawicielami fundatora, tak, te plecaki przekazywać, natomiast nie wiem, jakim dzieciom, myślę, że oczywiście dzieciom najbardziej potrzebującym, a nie wiem, w jakiej ilości, w jakich szkołach. Także niestety nie potrafię na to odpowiedzieć. Informacja z drugiej strony internetowej, że tutaj nie trzeba było się podane ilość dzieci, jakich szkołach. Informacja chyba dystrybucja tą taką. Oni tę akcję prowadzą nie od dzisiaj, ale akurat udało się w tym roku, że łapy znalazły się w tym centrum. Tak, proszę bardzo, pan. Czy, panie radny, ja myślę tak, to jakby ja zobowiążę się, że z panią również porozmawiam, zapraszam do mnie, chętnie udzielić tej informacji, natomiast chciałbym tylko państwa poinformować, że pani burmistrz jest nieobecna, ponieważ teraz odbywa się ta uroczystość uruchomienia nowego przedsiębiorstwa firmy Promotek, tak, z punktu widzenia, że jest to dosyć istotny przedsiębiorca, który na dodatek pojawił się u nas w jego stoku, jest to firma, która od wielu lat funkcjonuje i naprawdę ma się dobrze, przeszedł niejeden kryzys ten zakład. W związku z tym, pani burmistrz, myślę, że jest bardzo ważna, żeby jakby pokazywać ten klimat inwestycyjny, gospodarczy w mieście. Pani burmistrz, niestety w tym momencie nie jest sesji, ale jest na tym wytarczy. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Halina. Panie burmistrzu, w związku z podziałami działek w Uchowie, w obrębie Uchowa i Łap-Dyba, związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej 681, 682. Czy mógłby pan powiedzieć, na jakim etapie jest ta rozbudowa? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Czy inwestycja jest, zacznijmy od tego, że jest w trakcie przygotowywania, tak? Ona jest przygotowywana po to, żeby we wrześniu złożyć wniosek o dofinansowanie do programu operacyjnego Polska Wschodnia. Ten proces na dzień dzisiejszy jest bardzo mocno zaawansowany. Jako przedstawiciele gminy bierzemy udział w zasadzie cotygodniowych spotkaniach z podatnym zarządem dróg wojewódzkich, gdzie rozmawiamy na temat tego, jak się kwestia przygotowania tego wniosku rozwija, czy są jakieś problemy, czy jest realizowane zgodnie z harmonogramem na dzień dzisiejszy. Udaje się uzyskiwać wszystkie decyzje, które są niezbędne do przygotowania wniosków, w tym decyzje środowiskowe, wodnoprawne, uzgodnienia między innymi z koleją, wyłączenia terenów z obszaru kolejowego, możliwości realizacji tej inwestycji. Myślę, że na dzień dzisiejszy no jest to bardzo rokująca sytuacja. Myślę, że ten wniosek zostanie skutecznie przygotowany i złożony. Potem jest kwestia oceny tego wniosku i mam nadzieję, że uda się też uzyskać dofinansowanie tej inwestycji. Tutaj zarówno Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jak i Urząd Marszałkowski czy Marszałek Województwa zdecydowanie są przychylni tej inwestycji, bardzo mocno się w to zaangażowali i traktują to jako jeden z priorytetowych działań na dzień dzisiejszy, więc myślę, że mamy duże szanse, żeby ta droga dostała dofinansowanie, została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Anna Bawamek. Ja chciałabym zapytać, czy panu burmistrzowi wiadomo coś na temat tego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie komunikacji zbiorowej, a o co mi chodzi? Ja dojeżdżam do pracy właśnie PKS-em, tak? I swego czasu jakby były takie obawy tych osób, które dojeżdżają, bo skądś jakieś zasłychnęły głosy, że w tej chwili jakby ta cena biletu dojazdu jest taka dość korzystna, ale to dlatego, że marszałek tam finansuje akurat ten rodzaj linii, tak? Bo na przykład jak jeździ inny PKS i bilet w tej chwili kosztuje PKS Białystok kosztuje 5,50 jednorazowy, to na przykład jak jedzie z Siemiatycz chyba, czy z Brańska, to ten bilet kosztuje 8 albo 9 zł. No i były takie obawy, że PKS może podnieść tę cenę, jeśli tam marszałek nie będzie podnosił. Ja chciałam właśnie zapytać, czy to może jakaś była o tym mowa, czy dotyczy też nie tylko przejazdów PKS-em, a innych przewoźników? Znaczy, pani radna, spotkanie dotyczyło tak naprawdę organizowania transportu zbiorowego na terenie gminy Łapy, czyli jakby sprawa wewnętrzna. Rozmawialiśmy też z PKS-em na temat połączeń pomiędzy Łapami a Białymstokiem, ale bardziej pod kątem rozkładu, który PKS na dzień dzisiejszy tam lekko koryguje i myślę, że nie było żadnej rozmowy, nie sygnalizowano nam jakichś kwestii związanych z planami dotyczącymi podwyżki cen biletów. Natomiast z rozmowy wynikało, że ta linia jest dla nich linią ważną i na dzień dzisiejszy jest to jedna z niewielu linii, które, jak oni to określili, jest poukładana, tak, że udało im się poukładać tak kursy, że nie konkurują w jakiś taki sposób drapieżny z innymi przewoźnikami.
mają tutaj dobrą sytuację, mają dobre obłożenie i autobusy są wypełnione w sposób, który przynosi zyski firmie, więc nie wydaje mi się, żeby chciała podnosić ceny i jak gdyby pogarszać własną sytuację, tak, czyli zmniejszać ilość pasażerów, które by jeździło tymi autobusami. Natomiast, tak jak mówię, to spotkanie nie dotyczyło kwestii jakichś cen biletów, nie było w ogóle nam sygnalizowane. Dziękuję. Ja tylko jeszcze może dodam, bo ja też korzystam czasami z autobusu i z plusbusa i podlasiaka, więc to rzeczywiście hakielmy zgrały tak poskłady, że jak jedna jedzie, to druga nie jedzie, więc to jest chyba 16 sierpnia się rozkład zmienił w plusbusie, tam jakieś plusy wypadły, a to jest tak, że właśnie w tym czasie są też inni obsługujący te linii właśnie obsługują miasto się w tej chwili. Tak. Także jest tych podmiotów paru, dlatego jest na samym chyba też temat kancelarii, że nie będzie jakieś tam rewolucji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze ma? Proszę bardzo, pani radnica. Chciałabym zapytać, panie burmistrzu, czy mógłby pan nam powiedzieć, jak wygląda sprawa rozbudowy Domu Kultury? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o rozbudowę Domu Kultury, to została już przygotowana dokumentacja techniczna, czy dokumentacja budowlana, ale techniczna też. Dokumentacja budowlana została złożona do starostwa powiatowego. Myślę, że na początku września powinniśmy mieć już pozwolenie na budowę. Jednocześnie przygotowujemy kwestie dotyczące finansowania tej inwestycji. Tam wyjaśnienia z Urzędem Marszałkowskim wymagają pewne takie szczegóły w zakresie, co może być finansowane albo też nie. I na ten temat już w Urzędzie Marszałkowskim rozmawialiśmy kilkakrotnie. Myślę, że w przyszłym tygodniu, właśnie po zakończeniu tego sezonu warunkowego, kiedy szczególni dyrektorzy Departamentu Urzędu Marszałkowskiego będą obecni, to no, mamy to wstępnie uzgodnione, że w przyszłym tygodniu będzie takie spotkanie już o charakterze roboczym, gdzie sobie te kwestie szczegółowe w zakresie dofinansowania, zakresu tam jakiejś kwoty i tak dalej, będziemy mogli dokładnie poukładać. Na dzień dzisiejszy, gdyby czekamy tylko na wyjaśnienie kwestii dotyczących sposobu finansowania, jeśli to zostanie dopięte, to wówczas będziemy gotowi do złożenia wniosku do PROW-u, tak, do tak zwanego dużego lidera, bo to będzie ze środków RPO finansowane i planujemy, znaczy jedyne co nas wstrzymuje przed tak naprawdę rozpoczęciem tej inwestycji, to właśnie to dopięcie tych kwestii finansowych. Jeżeli to z urzędem dopniemy, to za chwilę będziemy ogłaszali przetarg na wykonawcę i będziemy się starali jak najszybciej tej inwestycji realizować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Odnagiet. Jedno jeszcze mam pytanie, bo zwróciły się do mnie dwie osoby, których miejscem prowadzenia działalności jest teren obecnego dworca PKS-u i one, jak oglądały tam wizualizację, to mają jakieś inne chyba propozycje odnośnie projektowania tych miejsc, bo one mają mieć wpisane, nie wiem, czy tak dokładnie mi to wyjaśniły, ale chodziło o to, że te budki, które w tej chwili się znajdują, wiadomo, że one pójdą do rozbiórki, a tam zaproponowano im coś innego, ale one mają taki własne jeszcze jakieś spostrzeżenia i uwagi. Prawdopodobnie zwróciły się do urzędu w sprawie takiego spotkania, czy mogłyby to zaproponować. Czy panu burmistrzowi coś wiadomo i jakie mają szanse na to, żeby wyrazić te własne opinie? Nie jest mi nic wiadomo na temat tego, że ktoś się do nas zwrócił, zauważył takie spotkanie. My żeśmy wcześniej jeszcze robili, kilka miesięcy temu robiliśmy takie spotkanie z tymi podmiotami, które tam handlują właśnie w okolicy dworca, przedstawiając możliwość lepszego funkcjonowania zarówno na powierzchni, która powstanie w tym modernizowanym dworcu, jak i w tych nowych, takich małych pawilonach handlowych. I jeżeli na dzień dzisiejszy są przedsiębiorcy, którzy tam funkcjonują i mają jakieś własne spostrzeżenia, to oczywiście, że mogą nas prosić o takie spotkanie i my się chętnie z nimi spotkamy, dlatego że to, co jak gdyby do tej pory było omawiane, to była koncepcja. Teraz przystępujemy do projektowania i na etapie projektowym jeszcze pewne rzeczy można uwzględnić, więc jak najbardziej zachęcam do tego. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja tak wypytałam, że odbyło się spotkanie z Fundacji Larus Daniłowie w związku z przekazaniem, zaprzestaniem działalności edukacyjnej. Mam pytanie, czy udało się utworzyć tam przedszkola, w tej szkole? Coś pan na ten temat wiadomo? Czy z tego co ja wiem, to tam myśmy składali wniosek do POIŚ-u, tak? Do EFS-u, tak? Składaliśmy wniosek do naszego. Jeszcze w ubiegłym tygodniu pani burmistrz jeździła jeszcze na jakieś negocjacje dotyczące tych kwestii. Nie znam rozstrzygnięć, w każdym razie sprawa jeszcze nie jest do końca ustalona, tak? To jeszcze kwestia
uzgodni z RPO i dopiero wtedy będziemy wiedzieli, na w jakim zakresie co możemy tam zrobić. Także sprawa jest jeszcze to. I jeszcze drugie pytanie, proszę. Chciałam zapytać o opróżnienie tego budynku, jak tutaj jest tak, opróżnienie lokalu w budynku po kinach. Chodzi mi o tą szkołę. Na jakim to jest etapie? Przez pan, chodzi o panią? Chodzi o to. Teraz musimy ustalić, który, nie wiem, ten zapis, jak gdyby, której sprawy dotyczy, tak? Czy dotyczy tam osób, tam, tych pogorzelców, tak? Którzy tam tymczasowo mieszkali? Nie, o panią Chodziutko. Panią Chodziutko, to może pani mecenas właśnie, bo sprawa, a dzisiaj wiem, coś miało być, ale chyba odwołane dzisiejsze, ale to w innej sprawie. To sprawa jest sądowa w toku, 9 września będzie kolejny termin posiedzenia, także jeszcze żadne rozstrzygnięcie tej sprawy nie zapadło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze uwagi do tym punkcie porządku? Proszę bardzo, pan przewodniczący Kraszewski. Jeszcze pytanie, panie burmistrze, o ten losowski obszar funkcjonalny. Czy może pan tak ogólnie w sposób na liczbach powiedzieć, to jest rozdysponowanie 22 miliony, tak? A co to tak planujemy już wydać? Bo to jest strefa, tak? Tak. Zacznijmy tak. Jeden pierwszy projekt, który zamierzamy zrobić, to jest projekt dotyczący budowy tras rowerowych. On będzie realizowany, nazwijmy to w ostatniej kolejności, bo tutaj mamy wielu partnerów. To jest projekt robiony ze wszystkimi gminami należącymi do obszaru funkcjonalnego. Tam mamy kwotę dofinansowania 2,4 miliona złotych. Oprócz tego duży projekt, ten projekt tak zwany zintegrowany, tak? To jest projekt dotyczący uzbrojenia terenów inwestycyjnych i modernizacji ulicy Niewskiego Łapińskiego. Tam mamy dofinansowanie rzędu 11 milionów złotych, plus mamy dofinansowanie dotyczące tak zwanego centrum szczytkowego, czyli przebudowa obiektu dworca kolejowego razem z terenem przyległym. Tam jest kwota rzędu 7 milionów złotych. To są podstawowe inwestycje, które będą finansowane z wiosowskiego obszaru funkcjonalnego, na które mamy już jakieś środki przyznane. Znaczy na uzbrojenie terenu inwestycyjnego już nawet podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. W trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie jest umowa dotycząca modernizacji ulicy Niewskiego Łapińskiego. Przygotowywany jest projekt budowlany dotyczący dworca kolejowego i myślę, że zgodnie z harmonogramem na początku przyszłego roku mamy, nie przełożymy, a to jeszcze jakoś w ostatnim kwartale tego roku mamy składać wniosek o dofinansowanie. To myślę, że będziemy w stanie po wykonaniu dokumentacji budowlanej zrobić. I ostatni wniosek to jest właśnie wniosek dotyczący tras rowerowych. Tam termin składania wniosku to jest styczeń 2017. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś sprawy, uwagi w punkcie porządkowym? Nie widzę, z tego zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu interpelacji i zapytania rady. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani Kamienicka. Panie burmistrzu, kilka miesięcy temu zwróciłam się z prośbą o przegląd na prawach chodników. Ulica Suraska i ulica Mickiewicza to są ulice budowane z dofinansowania. Tam chyba jest trwałość projektu. Tam ktoś się tym zainteresował, bo stan chodników to naprawdę wymaga poprawy i to dużej. Pani radna, oczywiście, że tak, myśmy tam jeździli sprawdzać, jak to wygląda. Rzeczywiście te chodniki wymagają pewnego zadbania i to istotną sprawą jest to, że to jest realizowane w ramach projektu unijnego, tak? Więc jest kwestia okresu trwałości i utrzymania tej infrastruktury w odpowiednim stanie. To jest kwestia po prostu zorganizowania się, żebyśmy tam mogli. Znaczy prace są takiego rodzaju, że myślę, że będzie wykonywał je ZWIK i w momencie, jak się ogarniemy z tymi największymi inwestycjami, które ZWIK na dzień dzisiejszy realizuje, to też uporządkujemy te dwie kwestie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Mikowski. Panie burmistrzu, ja mam takie pytania. Pierwsze to dotyczy oczywiście cmentarza, to myślę, że wszystkich nas na tej stronie to interesuje, jaki to jest, jak to zaawansowane, czy to już było skończone, czy jeszcze coś zostało. I drugie dotyczy chodników, to jest ciąg ulicy Długiej chyba, tutaj od przy zakładach kolejowych tych dawnych, bo tam już ten ciąg pieszy to zarasta. Nie wiem, czy tam jakoś Monagry, czy tych właścicieli, żeby przymusić, żeby oni tam ten ciąg wyczyścili, bo mówię, już tam
takie krzaczory zarastają. To samo dotyczy ciągu ulicy Żwirki od cmentarza tu do skrzyżowania z ulicą Południową. I to ten ciąg pieszy tam właśnie zarasta. Tam nie chodzi o to wykoszenie, tylko mówię na ciągu pieszym bardzo to mocno dziecko zarasta. A to jest teraz taki, się zrobił fajny deptaczek od cmentarnej aż po ulicę tam Brańską sobie ludzie właśnie tam wykorzystują tam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Może zaczniemy od tych ulic, tak? Jeżeli chodzi o Żwirki, Wigury, to faktycznie tam już przerastało to nawet sam ostatnio widziałem i to też jest element utrzymania w sumie chodnika. No to myślę, że to też jest do zrobienia najbliższe dni, myślę, że też tak będziemy brali w ogóle zaporządkowanie takich właśnie przerastających chodników. Co do długiej, to ta sama sytuacja, to przyznam, że sytuacji długiej nie oglądałem, tak? No Żwirki, Wigury, to wiem, jak wygląda, także to na pewno będziemy robić, to jest kwestia zwykłego estetycznego utrzymania chodników, tak? Natomiast na cmentarzu tam z ich roboty w zasadzie już kończy, to jest raczej niewielki problem. Zgodnie z panem wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo, pan na 70. Ja panie burmistrzu chciałem podziękować, to jest właśnie chodzi o wykoszenie, bo tutaj była tam potrzeba wykoszenia rowów w Kłapach Kurczakach, to tam to zostało zrealizowane i też takie działki gminy przy ulicy Sosnowej, także to zostało zrobione, także bardzo dziękuję. I jeszcze mam takie jedno pytanie, bo tutaj akurat od mieszkańców Łapłynek, oni mają taki ogół, jak gdyby ogół wiejski i tam jest taki ten, on dość taki zaniedbany i tam zarośnięty jakimiś krzakami, nie krzakami. Czy ewentualnie było możliwe, żeby gdyby ktoś to ten temat ogarnął? Oczywiście co do ogarnięcia tematu, to po prostu pojedziemy tam, zobaczymy jak to wygląda. Zastanowimy się, co tam tak naprawdę można zrobić. Czyli myślę, że tam też spróbujemy porozmawiać z sołtysem Teodosławską, jeżeli to jest jakiś taki niezagospodarowany teren, taki teren wspólnoty wiejskiej, tak, to trzeba się w ogóle nad tym zastanowić, co z tym zrobić. Czy to wymaga jakiegoś, może jakiegoś stałego zagospodarowania, tak, może będzie jakiś pomysł, może coś ze środków Rady Sołeckiej by się zrobił. Tak, są dużo sens. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę bardzo, pan radny Szykowski. Ja chciałem też kamyczek do tego ogródka dorzucić i pochwalić pana burmistrza i podziękować, że wreszcie doczekaliśmy się przy wjeździe od strony Płonki, zaczynając od straży, znikły nareszcie te krzeczory. No z kolei trudno się rozmawia, no ale szafoba dla, bo żeśmy rozmawiali, no już od wielu miesięcy na ten temat, chylę głowę i dziękuję. Ale jeszcze panie burmistrzu, zbliża się trzecia zima na tej naszej kadencji. Czy ja się wreszcie doproszę tych dwóch lamp? Czy ja się doproszę o te 500 zł? Ale to nie chodzi o mnie. To nie chodzi o mnie. To chodzi o bezpieczeństwo dzieci. O godzinie 16 dzieci nie mają namiaru, żadnego światełka nie mają, w którym kierunku po tych krzaczorach mają iść i po tej wysokiej trawie. Panie burmistrzu, ja bym bardzo miał taką prośbę, jednak pochyli się pan nad tym tematem. No przecież nie róbcie tego dla mnie. Nie robicie tego dla mnie. Robicie to dla 12 rodzin, którzy tam mieszkają. Jeszcze następna sprawa. Te śliczne dzięki za tą ulicę wodociągową. Za nie polanie asfaltem, tylko sfrezowany ten asfalt. Wreszcie no będą ludzie tam, a tam multum nie dość, że jeździ do Konopki. Multum ludzi tam chodzi na działki. No i no bardzo dobrze, no bardzo dobrze, że tak się stało, bo tamtą drogą nie dało się przejechać w ogóle. A następne pytanie, czy ta równarka to będzie chodzić po wszystkich tych drogach szutrowych, bo jeszcze, no trzeba jak się chwali, to jeszcze trochę zganić no troszeczkę, no bo te drogi strażackie, nie, strażacka jest przygarnięta, ale okoliczne te drogi nie są, no na ten wóz też no z pół wywrotki chociaż jakiegoś kamienia w dwóch miejscach i dwie lampy i pół wywrotki drogi, no i skończy się temat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Znaczy tak, wszystkie drogi oczywiście gruntowe będą równane, bo to jest standard, tak, z tą równarką nam się troszkę przesunęło, bo były problemy z po prostu obsługą, z pojazdem, tak, ale na dzień dzisiejszy już mamy to ogarnięte i temat równania i tam wsypania jakby koszylem, tym destruktem i tak dalej, już
ruszył z miejsca. Jeżeli chodzi, mówię o równanie i dosypywanie nawet w niektórych miejscach z tym kruszywem czy szwierem, to oczywiście, że to będziemy robić, zwłaszcza, że dzieje się, to trzeba troszeczkę przygotować. Jeśli chodzi o lampy do buczu, to ja na ten temat, Panie Radny, rozmawialiśmy wiele razy na ten temat, wiem, jaka tam jest sytuacja, obiecuję, że się pochyla na to. Dziękuję. Panie Burmistrzu, ja chciałabym zapytać, kiedy zostaną zamieszczone na stronie urzędu interpelacje składane przez radne. I chciałabym poprosić, ponieważ jest nieaktualna taka informacja odnośnie dyżuru aptek. I no to też w okresie wakacyjnym, gdzie ten sierpień nie był zamieszczony. I tak trochę tak no na zapas mówię, że to jest taka bardzo przydatna rzecz, która właśnie w sytuacji nagłej jest no, jak znalazł, żeby nie jeździć i to jest, to trzeba by było zaktualizować w ostatniej, to bodajże jest czerwiec czy lipiec tych dyżurów aptek. Szanowni Radni, dziękuję za tę informację o nieaktualności informacji, to oczywiście uspełnimy tę kwestię techniczną, będziemy się starali dbać o takie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o zamieszczanie interpelacji, to przyznam, że nie sprawdzałem, czy one są, na ile one są aktualnie zamieszczane, ale to w ogóle nie są. Rozumiem. To ruszymy z tym tematem, Panie Radny, tak? Bo to są kwestie jak gdyby też wynikające z przepisów i to powinno być zamieszczane, więc uruchomimy tą całą procedurę, będziemy to zamieszczać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy w tym punkcie porządkowym? Proszę bardzo, Pan Szybowski. Jeszcze miałbym taką prośbę, jeżeli chodzi o dociągi i o spisywanie liczników. Zwracają się ludzie do mnie, dlaczego już trzeci miesiąc, oni nie mają rachunków i dla nich to będzie wielka uciążliwość, jeżeli po czterech czy po pięciu miesiącach no, będą musieli zapłacić ogromne sumy, no a z tymi pieniążkami to mają, no mają 100 zł więcej, no to pyki wydali, no dla dzieciaka buty kupili, no ale zapomnieli, że lada moment przyjdzie dokument i gdzie trzeba będzie zapłacić za to wodę. To przede wszystkim panie przewodniczący, no pan tam jest blisko szefostwa, może pan jednak porozmawia i wytłumaczy nam. Już zaraz panu wytłumaczę. Za... Ja nie zgodę prawo liczne, to może pan się wytłumaczy. Mogę też... Z tego co ja pamiętam, to się władza, to te działki co dwa miesiące są rzeczywiście robione odczyty. Jeżeli kogoś nie ma w domu, są wystawione informacje o przedzwonieniu, badaniu telefonicznie same, bo wiem, to jest to wszystko wyjaśniane. Nie wiem konkretnie, co tam i... O czym pan mówi konkretnie, bo prosi o konkrety i to najlepiej zadzwonić, bo... 715-28, przyjdziemy do pana Maćka Sienkiewicza, wszystko panu wyjaśni na konkretnej sprawie. Ja takich głosów nie słyszę, muszę panu powiedzieć, więc... Panie przewodniczący, prosiłbym o konkretny, żeby... Ja wiem, o czym ja mówię. Proszę tylko bardzo, pan nie rozumie, o czym ja mówię. Proszę bardzo konkretnie przedstawić na zakładę. No dobrze. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. No ja już będę wiedział, do kogo skierować. Dziękuję. Jerzy Puchy, to 52. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie, to zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego, do sprawy różne oświadczenia radnych i wolne wnioski. Proszę bardzo. Pan radny Przemek Jaroszewski. Czy do pana burmistrza pierwsze pytanie, czy pan z Domu Kultury dyrektor się zjawił, bo miał przyjść? Nie, ja poprosiłem, żeby na sprawy różne przyjść. Panie radny, tak ja pamiętam o tym, ale pan dyrektor akurat jest teraz na jakimś spotkaniu, nawet próbowałem dzwonić do pana dyrektora, pan dyrektor mnie uprzedzał, że może być potem problem z tym pojawieniem się na sesji. No ja mogę za chwilę jeszcze, że tak powiem, zadzwonić, to wyjdę na moment, spróbuję, jeżeli pan dyrektor jest osiągalny, to spróbuję coś ustalić, dobrze? Czy będzie mógł być? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś... Proszę bardzo, panie. Chodzi mi o baseny w Płonce, szczerze mówiąc, bo... To do mikrofonu właśnie, bo nie słyszymy. Chodzi o baseny w Płonce, bo... Wydaje mi się, że tam uczyniłem przeludnienie, szczerze mówiąc, bo wiedzieć, czym się zajmuje konserwator, a czym administrator, jak to przekierować. Nie słyszymy tych początków, które powiedziesz. Czy chciałbym się dopytać o baseny w Płonce. Tam jest administrator opłacany, jest konserwator opłacany i zastanawiam się, czym to się różni. I czy jeden człowiek nie może tego robić, bo to są dosyć spore pieniądze wydawane.
i chciałem się dowiedzieć, czym ten administrator się zajmuje dokładnie. To jest pierwsze pytanie. Ja myślę, że może pan burmistrz nie dostał, to tylko pani Iza Kwaszczewska pilotuje basenem. Tutaj pani burmistrzka by udzieliła informacji większej. Nie pozwolę pana burmistrza. Ale może pan burmistrz jest w temacie. Czyli zarzekamy się, że to było następne pytanie. Znaczy nie, to w uchwale głosowaliśmy, tam było 3 ratowników, a według umów, które uzyskaliśmy, z 6. No i nie wiem, czy dalej pytać. Może zlecenia, czy dlaczego opłacaliśmy na przykład kursy dla ratowników. Ale jaki był casting na tych osoby, które opłaciliśmy kursy? Szukaliśmy ratowników. No to casting na tych, którym płaciliśmy. Proszę bardzo, pani mecenas, jeżeli można. Ja wiem, że tam był ogromny problem, mogę ze znalezieniem kogokolwiek. Nie było chęci. I to, że tak powiem, były bardzo duże problemy wobec z obsadzeniem tego. Jak już tam byli rekrutowani. Są właśnie rekrutacje osób, które nawet nie miały uprawnień, skierowanie tych osób na kursy ratowników. I to właśnie w takim trybie naprawdę bardzo przyspieszonym w ostatniej chwili udało nam się to zorganizować, ponieważ ratownicy, którzy powiedzmy funkcjonują gdzieś w Białymstoku czy też w okolicach na różnego rodzaju basenach, oni w sezonie mają to wszystko zaplanowane, tak, mają, że tak powiem, obsługują takie miejsca, gdzie zarabiają po prostu lepsze pieniądze. Więc my naszymi statkami nie byliśmy w stanie ich skusić, z tego powodu musieliśmy zadbać o jak gdyby wykształcenie własnej kadry, żeby te basenie w ogóle mogły funkcjonować. Proszę bardzo. A jeszcze, no, jak już pan burmistrz wrócił, to w czym się różni ta rola konserwatora, administratora na basenie? Czym się zajmuje administrator, tak? Szczerze powiem, nie wiem. Nie wnikam mi tak, czy to tak szczegółowo. Te kwestie, jeżeli pan radny sobie tego życzy, to możemy to w jakiś sposób, nie wiem, przygotować, dostarczyć informacje. Na następną sesję też przygotujemy. Tak, tam są umowy zlecenia, to są czasowe kwestie na okresie wakacyjnym, kiedy to funkcjonuje, więc wystarczy spojrzeć w tę umowę zlecenia i to będzie wynikało, jakby, czym się zajmuje konserwator, czy jakaś tam inna osoba. Także w tym momencie nie odpowiem na to pytanie, ale możemy te informacje przygotować. Proszę bardzo. Proszę. Pani Adamson. Kontynuując ten wątek basenów, w uzasadnieniu, jak podejmowaliśmy 23 czerwca taką uchwałę, była mowa o tym, że z tej informacji wynika, że jest 3 ratowników. Złożyliśmy wniosek o udzielenie informacji publicznej, dostaliśmy rejestr umów zleceń i w 16 roku mamy 6 umów dla ratowników. W którym miejscu jest informacja prawdziwa? No nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo nie, jakby to nie jest obszar, którym się zajmuję, tak, nie nadzoruję tego na co dzień, więc nie jestem w stanie powiedzieć, z czego to wynika. Być może to jest, nie wiem, jakiś w układzie jakby standardowym, być może są to kwestie zmianowości, dokładnie tak, że we wniosku, który żeśmy kiedyś procedowali, to była określona ilość osób, które dane jak gdyby do obsługi tego, tak, to kwestia pewnie zamienności pracowników wymaga zwiększenia tych etatów, ale to pani radna też myślę, że możemy spokojnie te kwestie przeanalizować do starszych. Jeżeli są jakieś rozbieżności, to je wyjaśnię. Panie burmistrzu, proszę bardzo, panie panie burmistrzu, czy pan dyrektor się pojawi, bo to w sumie to tak zacznę temat, co pewnie pan powie, że pan dyrektor udzieli mi odpowiedź. Znaczy, być może tak będzie, bo to jest dosyć specyficzny obszar kultury, gdzie mamy jednostkę dyrektora. Pan dyrektor niestety się nie pojawił. Dzwoniłem do niego teraz, jest niestety właśnie w trakcie spotkania. Raczej trudno jest mu to skończyć, bo to są uzgodnienia co do zrealizowania pewnej wspólnej imprezy i raczej byłoby niecelowe, żeby pan dyrektor z tego wychodził. To jednak ja po prostu przekażę te informacje, które na Komisji Finansowej zwróciliśmy się z prośbą, żeby pan dyrektor był na sesji. No niestety, jak go nie ma, no to chciałabym panu przekazać, poprosić o wyjaśnienie takich rzeczy. Interesuje nas, ile jest zwrotów Gazety Łapskiej, a może pan wie, bo może żeście rozmawiali na ten temat. A
albo może pani dyrektor Magda Szymanowicz-Perkowska. Ewentualnie może spróbujemy z panią Magdą Szymanowicz porozmawiać. Ja zaraz sprawdzę, jeśli pani Magda Perkowska jest za chwilę. Przez ubiegłe lata gmina też w tym temacie złożyliśmy wniosek o udzielenie informacji publicznej i te rzeczy, o których będę mówić, to ta analiza po prostu została stworzona na bazie odpowiedzi na ten wniosek. I w latach ubiegłych gmina zamawiała druk 600 egzemplarzy Gazety Łabskiej. Od początku 16 roku gmina zamawia 2,5 tysiąca egzemplarzy tej gazety i teraz z tych informacji, o które pytaliśmy, też można było wyliczyć, że przez cały rok 2015, bo w rozbiciu na miesiące te informacje zostały podane, średnio sprzedawano 372 egzemplarze w 2015 roku. Za drugim razem, przy drugim podejściu otrzymaliśmy odpowiedź, kto podjął decyzję o tym, żeby ten numer był wydawany bezpłatny i po prostu wydrukowany w takiej ilości, prawie no 2,5 tysiąca do 600, to jest no, w takiej dużej ilości, kto podjął taką decyzję, żeby ta gazeta była wydawana i żeby to był numer bezpłatny. Za drugim razem otrzymaliśmy odpowiedź, że była to decyzja pani burmistrz. Mam pytanie, czy taka decyzja, to na jakiej podstawie tak po prostu jest to, została podjęta? Czy do tego tematu nie jest konieczne zarządzenie, bądź bynajmniej poinformowanie rady o zamiarze? Ponieważ chcę powiedzieć, dlaczego dalej chcemy o tym mówić. Taki pomysł, bo pan burmistrz w czerwcu tłumaczył nam, że